To think for yourself and question authority. Cześć, Ziemianie. Co słychać na planecie Ziemia, Ziemianie? No cześć wam, witam wszystkich serdecznie. Witam bardzo serdecznie. No właśnie, bo to za dużo lasu, za dużo wszystkiego, w ogóle wszystkiego. Witam w radiu na fali w tej pięknej porze dnia. Witam serdecznie w hiperprzestrzeni. Bardzo, bardzo wylewni, bardzo serdecznie oczywiście. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich sponsorów audycji radia na fali i w ogóle hiperprzestrzeni. Pozdrawiam oczywiście słuchaczy wszystkich naszego radia RNF. Wszystkich w ogóle, którzy są na czacie. No i pozdrawiam oczywiście słuchaczy radia Paranormalium, które transmituje hiperprzestrzeń. Ja to w ogóle zapraszam wszystkich, żeby sobie podeszli czasami, nie wiem, zajrzeli do archiwum Radia na Fali na przykład, do Facebooka Radia na Fali, a trochę sprawdzić, pobiegać, zobaczyć, co tam jest, podzielić się jakimś spostrzeżeniem, wylewnie, czy jakoś tak, no właśnie, dokładnie. Także witam wszystkich serdecznie w ten piękny, sobotni wieczór w Radiu na Fali, w hiperprzestrzeni. Dobra, co dzisiaj, moi drodzy? Dzisiaj chciałem zastanowić się i wrzucić na rusztapę koncept pod tytułem, że świat ma swoją konstrukcję, słuchajcie. Indiany i wszystkie te ludzie, które bliżej natury mieszkają, dawno, dawno, dawno temu mawiały, ci, którzy żyją do dzisiaj, mawiają do dzisiaj, że świat ma swoją konstrukcję, że świat ma swoją naturę, tak to nazywają, że świat ma swoją naturę. No my żyjemy w takim einsteinowskim paradygmacie, że generalnie świat nie ma swojej natury, świat jest po prostu pustką, która się rozszerza, czy jakoś tak, gdzieś tam pędzi, a złamanie karku. Przepraszam, ja to będę jeszcze chwilę poprawiał się jak zwykle, bo nie, już się chyba cały poprawiłem, tak, wow, rewelacja. Rzadko kiedy się to zdarza, także dzisiaj wyjątkowo. Także dzisiaj będę troszkę nad tym się zastanawiał, nawet nie całe trochę, tylko przez całą hiperprzestrzeń, także zapraszam wszystkich serdecznie, żebyście oprócz tego, że jesteście na czacie, pojawili się, na przykład dzwoni do radia. Adres na Skype to jest oczywiście radionafali.com, także śmiało możecie zadzwonić, wszystko jest absolutnie na żywca. No i dzisiaj nad konstrukcją świata, moi drodzy, bo tak ja tak technicznie o tym ostatnio mówiłem, się pojawiło ileś tam hiperprzestrzeni, w których było tak mocno naukowo o tych wszystkich Teslach, wszystkich tych niesamowitych wynalazkach. Przepraszam bardzo, ja to jak zwykle jakieś pogłosy, już nie mam żadnych pogłosów, wszystko mam ok. No właśnie. Ach, nowoczesna technologia, no właśnie. Pewnego dnia się to wszystko skończy. No właśnie, o tym właśnie troszkę dzisiaj. Czy się w ogóle powinno skończyć i jak to się skończy i jakie są w ogóle szanse? Co dalej po prostu, słuchajcie, co dalej? Bo świat za mną, po prostu ślepy zaułek, o czym będzie troszkę też dzisiaj. No ale co dalej, bo to jest jakby najważniejsza opcja, tam się, że tak powiem, martwić nieustannie, przemęczać skronie, że no nie jest najlepiej, bo nie jest. To jedna sprawa, ale oczywiście szukanie rozwiązania to druga, myślę, że dosyć istotniejsza, jeżeli nie ta najważniejsza. Także dzisiaj właśnie o tej konstrukcji świata, proszę Państwa, o tym, że starożytni, oprócz tego, że mówili, że świat ma swoją konstrukcję, że nie jest taki hipotetyczny, jak nam się wydaje, taki po prostu nic, że coś tu jest, mówi, że coś tu jest, bo to słowo konstrukcja albo swoją naturę oznacza, że coś tu zawsze dookoła jest. Ten cień, który pomyka po podłodze, coś tu dookoła ciągle jest. Coś pod powiekami oczu jest. Coś tu się czai, prawda, ciągle. Całe życie. Cały czas. Nie wiadomo co. No i oni jeszcze twierdzili, że w ogóle jest zupełnie odwrotnie niż to, co my na przykład wyznajemy, bo nasza cywilizacja, znaczy my, nasza cywilizacja, że tak za cywilizację całą odpowiem, czyli odwrotność piramidy, jak to się mawia, Masłowa. Piramida Masłowa to jest po prostu piramida równoramienna, narysowana na kartce papieru albo wydrukowana, no i na samej górze tej piramidy jest człowiek, poniżej są reszta ssaków, poniżej są ci, którzy nie są ani ludziem, ani ssakiem. No i tak schodzą niżej, bo jakieś ślimaki są na końcu, jednokomórkowce, no a na końcu rośliny, czy jakoś tak. No to są same chyba minerały już, przynajmniej tak powinno być. Minerały, same kryształy. Tutaj się niewiele, że tak powiem, nie zrobi się za bardzo oryginalne, bo ci starożytni, ci Indianie mówili,
że jest zupełnie odwrotnie, że właściwie kryształy to najmądrzejsze są, rośliny to tam zaraz po kryształach są, dlatego każdy z nas ma kawałek kryształu w sobie, przynajmniej część z nas ma w sobie kawałek kryształu, znaczy wszyscy ludzie mają, także jestem spokojny o to, chyba że słuchają mnie nie ludzie. Koty mają, psy mają, wszyscy mają, prawie. Węże mają, jaszczurki też mają, słuchajcie, owady też mają, owady mają na dnie oka, ptaki też mają na dnie oka. Taka historia, poważnie. Dobra, ale to nie będę dzisiaj o oczach rozmawiał, o oczach owadów ani ptaków. Jako, że w hiperprzestrzeni, w lesie. No i słuchajcie, dzisiaj chciałem troszkę poruszyć temat właśnie taki, jakby skleić sprawę z taką rzeczywistością, tą całą technologię, tą całą, te całe wynalazki genialne i tak dalej, bo to wszystko ma pewien dosyć specyficzny, że tak powiem, no właśnie, jak to powiedzieć. No jest to taki, słuchajcie, jest to zestaw potwierdzonych naukowo eksperymentów, takich wykonanych eksperymentów, że ktoś zbudował maszynę, zadziałała i znaczy, że świat tak działa. No i znaczy, że jeżeli świat tak działa, to znaczy, że to, co myśleliśmy dookoła o sobie samych, o tym, jak powinniśmy żyć, o tym, co powinniśmy robić, o tym, co jest istotne, o tym, kiedy jest istotne, o tym, jak, poszła się, że tak powiem, walić na drzewo, bo się okazało, że absolutnie ten model, według którego to wszystko wymyślaliśmy, zupełnie nie działa, a model, który działa, jest kompletną odwrotnością wszystkich zasad, o których mówiliśmy. Jak się okazuje, no tylko my po prostu właściwie potraktowaliśmy rzeczywistość jako odwrotność rzeczywistości, że właściwie jakby zignorowaliśmy wszystko. Tacy na przykład Indianie Cherokee, słuchajcie, to jest ciekawa historia. Indianie Cherokee mieszkają sobie w Ameryce Północnej, to jest to Ameryka USA, to jest ten kraj, gdzie generalnie walczono o demokrację. Demokracja polegała na tym, że wycięto wszystkich rdzennych mieszkańców i wtedy zaprowadzono demokrację taką amerykańską, bo rdzenni mieszkańcy nie chcieli po prostu pić Coca-Coli za bardzo, czy jakoś tak. Długa historia z tymi Indianami w Ameryce Północnej, to chyba każdy doskonale wie, o co chodzi, to nie będę nic nowego odkrywczego nie powiem na ten temat. No ale wracając do Indian Cherokee, moi drodzy, bo Indianie Cherokee na przykład też mają swoje historie, gdzie spotykają się z kosmitami. Są tacy wodzowie, którzy mają takie widzenia. I jest taka rzeczywistość, która jest, no, którą ci Indianie Cherokee też doświadczają. Taka po prostu bardzo kosmiczna, bardzo kosmiczna. Dobra, o co chodzi? Słuchajcie, wychodzi taki wódz i taki wódz na przykład opowiada, jak wyglądają jego spotkania trzeciego stopnia z kosmitami, że jest brany na statek kosmiczny, jest zawożony na inną planetę, jest opowiada nam historię całej Ziemi, tego jak jesteśmy stworzeni i tak dalej, wszystkie tego typu historie. Fenomen. Czy jakby nic specjalnie odbiegającego od naszej kultury, poza jedną taką zasadniczą rzeczą, ponieważ w tych wszystkich kulturach tam jest troszkę coś takiego, że skoro świat jest konstrukcją i świat jest czymś i światu niczego nie ubywa, niczego nie przebywa, to nie trzeba nic robić. Nie trzeba za bardzo pracować, nie bardzo trzeba budować fabryk. W ogóle lepiej nie budować w ogóle na przykład żadnych fabryk i lepiej nie robić po prostu za dużo. Lepiej robić tylko tyle, ile naprawdę potrzeba, bo więcej robi się z jakichś niewiadomych przyczyn, prawda, niebezpiecznie. To jest coś, czego biali ludzie nigdy nie mogli, nigdy nie zrozumieli właściwie u tych szalonych Indian, że ci szaleni Indianie nigdy nie chcieli postępu, nigdy nie chcieli według białych ułatwić sobie życie, na przykład wymyślając pralkę elektryczną, która ma programowalny zegarek razem z suszarką i to wszystko po to, żeby sobie uprać wszystkie ciuchy i żeby nie musieć właśnie chodzić w brudnych. Się okazuje, że Indianie mieli czyste ciuchy, tak czy siak, swoje własne. Takie niezrozumienie po prostu takiego świata. Dlaczego ludzie, których my, no właśnie, którzy żyją w troszkę innych zasadach, których my nazywamy dzikimi, którzy mają inny system patrzenia na świat, dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć? Gdzie jest ta różnica? O co tu w tym wszystkim chodzi? I dzisiaj to też myślę, mam nadzieję, troszkę będę próbował ogarnąć, bo to jest taki troszkę temat związany z tą całą wolną energią, z czymś, co możemy nazwać propagacją światła, czyli fotonami, z naszą nauką, przynajmniej tym momentem, do którego nauka aktualnie dobrnęła. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ogólną definicję po prostu konstrukcji świata, czyli tego, jak jest świat zbudowany, co jest, bo jak wiem, jak jest świat zbudowany, to mniej więcej wiemy, co potencjalnie powinno być bardziej istotne, a co mniej istotne. Jak człowiek na przykład wie, żeby przenieść wodę, potrzebny jest pojemnik, no to wiadomo, że będzie szukał pojemnika, prawda? Znaczy dobrze jest wiedzieć po prostu, czego szuka się w danym momencie, a nie tak na ślepo. No ale o tym to może później troszkę, o tym w ogóle to zostawię, takie boczne komentarze może, nieeleganckie. Słuchajcie, wracając do tych Indian,
Ci Indiani generalnie właściwie niczym się nie różnią od nas, poza tym, że twierdzą, że no tak jak powiedziałem, że żadna produkcja, że takie rzeczy są niepotrzebne, że to jest troszkę jakie przekleństwo i że to jest zaraza i że to jest coś, co niszczy jakby i człowieka, i naturę i tak dalej. A my jako cywilizacja mówimy, nie, nie, to jest coś pożytecznego, zmywarka do naczyń, pralka, suszarką, wszystko to programowalne, telefony i tak dalej, wszystkie te historie. A tu się okazuje, że są ludzie, którzy mają takie same życie duchowe jak my, takie same, właściwie nawet lepiej poukładane niż my, i oni mówią, że nie. I o co to chodzi, że nie? Co w ich rozumieniu świata jest takiego zupełnie innego? No. Takie pierwsze zasadnicze pytanie, słuchajcie. Która rzeczywistość jest bardziej prawdziwa? Ponieważ jako ludzie, jako społeczność mamy taką tendencję, że wymyślamy sobie rzeczywistość, którą po prostu organizujemy, budujemy i tak dalej. To są wszystkie te opowieści o tym, jak się organizujemy, budujemy miasta, wymyślamy sobie prawo, tudzież akceptujemy ludzi, którzy wymyślają prawo i dajemy sobie później wejść na głowę może w ten sposób. I nagle po prostu się budzimy z takim dużym kacem, po tym wszystkim się okazało, że wszyscy lekko oszaleliśmy, zaczęliśmy wymagać od siebie naprawdę bardzo dziwnych rzeczy i przewidywalności przede wszystkim. W świecie, gdzie nic nie jest przewidywalne. No właśnie, a ci Indianie po prostu nie mają tego problemu. Absolutnie. I teraz tak, która rzeczywistość jest prawdziwa, bo takie podstawowe elementy tej rzeczywistości są wspólne. Wszyscy mają potomstwo, wszyscy żyją swoim własnym życiem, wszyscy coś jedzą, wszyscy coś piją, wszyscy śpią, śnią. Dalej jesteśmy wszyscy ludźmi. To nie jest tak, że Indianie, wszyscy ci ludzie, którzy mieszkają blisko natury, którzy nie chcą mieszkać w naszym, że tak powiem, stylu życia. No gdzie jest ta różnica? I która rzeczywistość jest prawdziwa, bo jeżeli położyć sobie na przykład w lesie i tam sobie spędzić ileś tam lat, to człowiek jak przyjdzie do miasta, to jest strasznie sztuczne, to właściwie nie ma sensu to całe miasto i całe te historie, prawda? Co jest prawdziwe, słuchajcie, która rzeczywistość jest bardziej prawdziwa, która ma więcej sensu? W naszej kulturze jest tak, że dominująca kultura jest tą prawdziwą, że działa zasada może nawet nie tyle większości, bo zasady większości absolutnie nie ma. To nie jest tak, że więcej ludzi na świecie mieszka w miastach albo więcej ludzi na świecie robi coś w miastach, robi cywilizację i tak dalej. Tych ludzi z prądem elektrycznym, czyli nas, mogących sobie słuchać tutaj tego podcastu, jest na świecie jakieś 20% niecałe. Z takim stałym dostępem do prądu, że mamy non-stop w miastku. A jeżeli chodzi o resztę medii, to w ogóle jesteśmy taką elitą tej planety pod tym względem. Nie mówię, żeby to było niepotrzebne, aczkolwiek jest taka opcja, że być może jest to niepotrzebne. Być może są pewne cechy, które zablokowaliśmy sobie właśnie brnąc w tą drogę. Bo ta kultura, słuchajcie, jest generalnie taka dominująca, monoteistyczna. Ignoruje wszelkie inne odchyły od normy i wszelkie inne rzeczy, które, że tak powiem, nie pasują do takiego modelu, na który wszyscy się zgodzili. Czyli na przykład, że świat jest po prostu pusty i że nie ma tego problemu i że warto jest produkować, ponieważ jakby produkowanie nowych rzeczy, ułatwianie sobie życia w ten sposób, właściwie tak naprawdę nie jest ułatwianiem sobie życia, bo właściwie ktoś musi usiąść, zaprojektować, wyprodukować. Ktoś musi na to zarobić, to musi jakby być cały system powiązany. W rzeczywistości to, co ma nam ułatwiać życie tak naprawdę, czyli nas niewolnikami tego systemu. Znaczy tak patrzą na to Indianie po prostu, że jesteśmy po prostu takimi ignorantami troszeczkę. Takim ciekawym śladem na to, jak to wygląda w takiej skali makro, w takiej skali mikro. Bo w skali makro chyba doskonale wszyscy wiemy, nie jesteśmy zdrową kulturą, nie jesteśmy. Przynajmniej ci, którzy mieszkają w miastach, moi drodzy, śmieci wyrzucamy, robimy masę dziwnych rzeczy. Masę dziwnych rzeczy. Zatruwamy przede wszystkim wszystko. To jest taka pierwsza elementarna sprawa. Ale sami nie mamy za bardzo czystej wody do picia i zdrowego w miarę jedzenia aktualnie dla samych siebie. To jest efekt działania w tej historii. Pierwsza rzecz, myślę, żeby to zrozumieć, to po prostu wizję. Może nie tyle wizję któregokolwiek z nas, jakieś konkretne sprawy, tylko to, że po prostu mamy jakiekolwiek wizję, że jest coś takiego jak wizja. Dopiero teraz nauka zaczyna poważnie to traktować, po tym jak odkryto, że szyszynka za to odpowiada, że jest substancja taka jak DMT, że to powstaje podczas snu i że jest to bardzo istotna rola jakby dla naszego organizmu, że bez tego po prostu umieramy. No i że jest to oczywiście, że jest to czymś naturalnym, takim bardzo organicznym procesem. Nie da się po prostu odciąć człowieka od wizji. Kiedy się człowiek odcina od wizji, człowiek automatycznie umiera. No my skazaliśmy troszeczkę te wszystkie wizje, te całe historie na niebyt przez te lata, wymyślając na przykład kwestię tego, że każdy, kto ma wizję, właściwie ma chorobę psychiczną jakąś. Że człowiek, który widzi coś więcej niż to, co widzą wszyscy, no jest generalnie świrem. Jest niepoczytalny. Nie znaczy to, czy to istnieje, czy nie. Jakby nie zastanawiamy się nad aspektem
jakimkolwiek aspektem tej sprawy, czy to jest tylko wizja tego człowieka, tego jednego człowieka i nikt inny tego tak czy siak nie widzi. Nie zastanawiamy się nad tym, czy ta wizja może czemuś służyć, może jest częścią jakiejś większej układanki. Nie, po prostu stwierdzamy, że ten człowiek jest szalony i to wszystko. Tak zwyczajnie. W dzisiejszych czasach jest już troszeczkę inaczej, chociaż właściwie cały ten mainstream naukowy dalej jest oparty na tych starych zasadach, ale już wiemy, że nawet czysto potwierdzając to czysto eksperymentalnie, że tak po prostu nie jest, że świat się absolutnie zmienił, chociażby wreszcie biorąc się za zjawisko plazmy, takie znane w fizyce zjawisko. Każdy doskonale wie, co to jest plazma, słuchajcie, naprawdę, jeżeli ktoś ma zapalniczkę żarową i robi iskrę, w ogóle taka po prostu iskra elektryczna to jest po prostu plazma. Plazma występuje w wielu różnych sytuacjach. Po prostu plazma to jest coś, co się po prostu dzieje, buduje, wytwarza. Słuchajcie, jeżeli zapalacie świeczkę, ogień świeczki, po prostu jakikolwiek płomień jest po prostu plazmą. Dokładnie, wcale nie trzeba wielkiego laboratorium, wcale nie trzeba jakichś takich wielkich, sprytnych urządzeń. Plazma jest widoczna dla każdego, kto ma po prostu kawałek zapalniczki przy sobie. Dokładnie, jakiejkolwiek formy. Słuchajcie, to może ja po prostu przestanę tak gadać, bo tak się zagadałem. Puszczę jakąś muzyczkę z tym wszystkim. Zdecydowanie radio na fali, zdecydowanie hiperprzestrzeń, zdecydowanie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tych online, offline i tych z Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. No i pozdrawiam też słuchaczy, słuchajcie, powiem skąd, bo ja, to jest takie, powinienem powiedzieć, ni hao ma, jakoś tak powinienem powiedzieć teraz aktualnie, ponieważ, zaraz, gdzie ja to w ogóle włączyłem, Pozdrawiam słuchaczy w kraju środka, dokładnie w Shenzhen. To jest na południu Chin, po drugiej stronie jest Hongkong, czy jakoś tak. Także słuchajcie, radio na fali w dziwny sposób, pomimo cenzury chińskiego internetu, da się słuchać w Chinach bez problemów. Także słuchajcie, to radio nie jest cenzurowane w Chinach. Nie wiem, jak się to udało, ale po prostu udało się. Także tam jest 6 rano, słuchajcie. Dokładnie. Także pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, wracam do tematu, czyli do tego, że starzy Indianie, słuchajcie, mówili, że świat ma swoją konstrukcję. No i jest kilka bardzo ciekawych historii z tym dookoła związanych, różnych anomalii, które świadczą o tym, że ci wszyscy starzy Indianie mają tak dużo racji i są tak bardzo blisko tych wszystkich szalonych wynalazców typu Tesla, Keshe i wszystkiego tego, co być może, ja myślę, że to jest po prostu przyszłość tej planety. Tak na moment zboczyliśmy troszkę z tą przyszłością, bo tam się zajęliśmy spalaniem ropy i innymi głupotami. Na przykład takim kolejnym świadectwem tego, że oczywiście wracamy do takiego normalnego, logicznego pionu, jest chociażby słynna, osławiona kwestia aktywności słonecznej. Słuchajcie, wszyscy obserwujemy aktualnie, myślę, no może nie wszyscy obserwują na bieżąco, ale ja sobie tam obserwuję aktywność słoneczną. No i dzieją się, słuchajcie, codziennie dochodzi jakaś historia ze Słońca, codziennie coś się nowego pojawia, codziennie jakiś błysk, coś tam, jakaś burza magnetyczna i tak dalej, i tak dalej. 6 sekund zdaje się do Ziemi, prawda? 6 sekund to jest, jak badali naukowcy, to jest taki obszar, gdzie człowiek rejestruje sytuację dookoła siebie, jest w stanie przewidywać do tyłu i do przodu, tak się cofać jakby do tyłu i do przodu na 6 sekund. Badano człowieka w różnych sytuacjach skrajnych, robili to amerykańscy naukowcy i nie tylko. Robili to też w Anglii. Chodzi o przewidywanie telepatii tak zwanej, prawda? Czy w ogóle potrafimy przeczytać w czasie? Okazuje się, że ta informacja czeka już na nas po prostu tej rzeczywistości gdzieś tam dookoła, w tej całej konstrukcji świata. Jak na ironię, ta odległość tych 6 sekund się bardzo elegancko pokrywa z tym, co generalnie podejrzewamy, przynajmniej jesteśmy w stanie zmierzyć naszymi urządzeniami, że taki impuls magnetyczno-słoneczny ze Słońca idzie w okolicy 6 sekund, przynajmniej powinien, jakoś tak. Ta prędkość światła też jest, słuchajcie, jest taka dosyć dowcipna, bo oczywiście ona nie jest stała. To też jest coś, o czym się generalnie nie mówi raczej, ale ta prędkość światła się w ogóle zmienia. Na początku było to związane z tym, że nie było chyba właściwych przyrządów pomiarowych, żeby to zmienić. Później się okazało, że w ogóle generalnie prędkość światła nie jest generalnie stała, jeżeli chodzi o pomiar. Także no, różnie z tym bywa, słuchajcie, różnie z tym bywa. Ale ja, bo specjalnie dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj na tapecie księżyc, bo chciałem w ogóle troszkę o księżycu i wszystkich anomaliach związanych z tym, co właściwie widzimy na niebie, bo bardzo łatwo jest mówić o jakichś wykwintnych, zmanierowanych eksperymentach laboratoryjnych, o szalonych wynalazkach, kiedy nie możemy dotknąć tego wynalazku. Bardzo łatwo jest o takich rzeczach opowiadać, bo no właśnie,
bo nic nie trzeba robić, to już ktoś zrobił za nas i w ogóle i nawet nie trzeba tego szukać, żeby budować, znajdować. A to są takie urządzenia, które działają, słuchajcie, i wcale nie zrobione przez człowieka, a zrobione przez naturę, bo właściwie to co człowiek robi, czyli z reguły to, co robią ci wynalazcy, zrobili i robią dalej, to jest właściwie odtworzenie tego samego procesu, który się dzieje w naturze. No przecież Ziemia jakoś musi gdzieś tam wisieć w kosmosie, w tym miejscu, w którym wisi. Księżyc też musi jakoś wisieć w kosmosie, w tym miejscu, w którym wisi. I Księżyc jeszcze lata ciągle dookoła Ziemi. I zawsze tą samą stroną. Wiecie, jak to wygląda? To wygląda jak po prostu magnes. Porównajcie sobie sytuację do magnesu, że jest taki duży magnes, który ściska wszystko z zewnątrz. I w jego polu znajdują się dwa malutkie magnesy, które nie są w stanie wyskoczyć spoza tego pola, bo są zbyt słabe. Są z tej samej materii, są na przykład dwa plusy, prawda? I nigdy się nie dotkną. I są tak ściśnięte, że zawsze będą w tej samej, na tej samej orbicie dookoła siebie. No chyba, że ta siła z zewnątrz, tych dużych magnesów, które trzymają w kupie, zelży, wtedy to rozpuści. Jest taka sytuacja po prostu, jak wszyscy wsiadają do tramwaju albo autobusu. I jak wsiada dużo osób, to jest oczywiście duży ścisk, prawda? No i nikt się nie może za bardzo przemieszczać swobodnie po środku komunikacji miejskiej, publicznej, jakiejkolwiek. A jeżeli wszyscy wyjdą z tego autobusu, to wtedy można się swobodnie przemieszczać z okna do okna, z drzwi do drzwi, prawda? Dokładnie taka sama sytuacja. I to są wszystkie te historie, anomalie związane z owymi tajemniczymi meteorytami, o których ostatnio chyba wspomniałem. Z tymi dziwnymi kawałkami kosmicznych skał, które przelatują gdzieś tam dookoła Ziemi, pomiędzy Ziemią a Księżycem. One właściwie przelatują zawsze w takim bardzo specyficznym miejscu, czymś w rodzaju, można powiedzieć, że jest to taki pas najmniejszego oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy Ziemią a Księżycem, właściwie nie najmniejszego, tylko największego. Dokładnie. Wtedy te siły się po prostu niwelują. I to jest jedyne miejsce, gdzie taka malutka skała po prostu może sobie mknąć przez kosmos i się nie rozpaść na kawałki. I sobie tak przelecieć pomiędzy jedną a drugą planetą. To jest jedyna opcja. To jest taki po prostu tunel. Jeżeli ktoś z Was wie, jak działa na przykład działo magnetyczne, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Po prostu buduje się rurkę, bierze się po prostu rurkę, wkłada się metalową kulkę na samą dół rurki, prawda? A rurkę dookoła się pierwszy magnes, drugi, trzeci. Tak po kolei się robi, magnesy się ustawia. Elektryczne magnesy, które działają tylko wtedy, kiedy się podłączy do prądu. I buduje się taki specjalny włącznik, że jak się włącza, to on przełącza prąd z jednego magnesu do drugiego. Jeżeli na przykład tych magnesów się w jednej linii dookoła rurki, ta rurka na przykład będzie miała 5 metrów długości i to się na całych tych 5 metrach długości się ustawi takie malutkie magnesiki i się tak po prostu włączy w ułamka sekundy i wyłączy, ta kulka na samym końcu tej rurki dostanie niesamowitej prędkości, ta prędkość będzie pochodziła z tego pola magnetycznego, które powstaje w tych magnesach, że pierwszy magnes będzie próbował pociągnąć tą kulkę. I kiedy się będzie kończyło jego pole, przełącza się prąd w tym takim specjalnym włączniku na kolejny magnes. Kulka przelatuje dalej. To jest tak jak podawanie sobie sztafety troszkę podczas biegu na olimpiadzie. Dokładnie w ten sam sposób. Tylko że magnesy oczywiście w przeciwieństwie do sportowców na olimpiadzie się nigdy nie męczą. Także można tym podawać sobie w nieskończoność po prostu tą, że tak powiem, sztafetę. I generalnie na dowolną odległość. Wszystko zależy po prostu od mocy magnesu, wszystko zależy od tego, jak duże chce nam się po prostu to urządzenie wybudować tak naprawdę. Nic więcej. Jakby nie ma żadnych fizycznych ograniczeń, poza po prostu naszym lenistwem i to wszystko. No i się okazuje, że działo na przykład zrobione tą metodą jest w stanie wyrzucać, słuchajcie, pociski na orbity ziemskie. No i był nawet taki koleś, który wybudował takie prototypy takich dział, zginął w bardzo dziwny sposób. Jego ciało znaleziono gdzieś martwe, on w ogóle brał jakieś dziwne rozmowy z jakimiś dziwnymi ludźmi, szefami wywiadów. Ach, to zdaje się w teorii chaosu może... Kiedyś chyba była wspomniana historia u Michała właśnie o tym człowieku. Ja kiedyś też o nim chyba wspomnę, ale to myślę nie przy dzisiejszej okazji, bo to w ogóle armaty i działa to może nie dzisiaj, troszeczkę nie dzisiaj. No ale generalnie jest taka metoda, jak za pomocą kawałka magnesu, kawałka prądu elektrycznego, drutu owiniętego dookoła żelaza, miedzianego drutu dookoła żelaza, kawałka prądu, wcale niekoniecznie dużym napięciu, metalowej kulki, długiej rurki, bez żadnego wybuchu, bez żadnego wystrzału, wywołać tak potężne zjawisko energetyczne, że po prostu ta kulka wylatuje z tej rurki z większą prędkością niż z lufy armatniej. Że ta energia magnetyczna wypycha tą kulkę szybciej niż ołowianą kulę z takiej klasycznej broni. Taka historia. I nie ma z tym absolutnie problemu i nic się nie stało, prawda? Nic nie wybuchło, nie ma żadnego śladu w kosmosie, po prostu energia się
przetransportowała z jednego końca na drugi. I generalnie bardzo podobny mechanizm prawdopodobnie, bo oczywiście nikt nie jest w stanie wziąć takiego kredytu na 100%. No ja nigdy nie byłem zmiernikami żadnymi pomiędzy Ziemią a Księżycem, także nie mogę powiedzieć, co tam się dzieje, bo nic tam nie mierzyłem osobiście. No ale generalnie hipoteza i też starożytni Indianie mówią to, że jesteśmy z jednej mamy. Księżyc i Ziemia, czy jakoś tak. Dlatego jesteśmy na przykład do dwoma tymi samymi ładunkami. Jesteśmy sobie dedykowani, dlatego też Księżyc, taka jest hipoteza, nie obraca się dookoła Ziemi, ponieważ to pole magnetyczne jest po prostu stałe. Znaczy, to jest jedna hipoteza, a druga hipoteza mówi o tym, że jesteśmy dociskani z zewnątrz i tak naprawdę Księżyc jest dociskany do Ziemi. I to jest w rzeczywistości, proszę bardzo, to jest dokładnie ta hipoteza, o której mówią Indianie. To brzmi troszkę jak szaleństwo, bo oni zawsze zakładają, że jest coś w kosmosie, jakaś gigantyczna siła, której my nie widzimy. To jest troszeczkę tak, jakby na przykład za nami wyrosło coś wielkiego, a my w ogóle tego nie zauważyliśmy. Jakby za nami na przykład wyrosła góra w ciągu ułamka sekundy, a my nic. Widzimy tylko cień tej góry, jak się przesuwa, robi coraz większy. Tylko tyle widzimy. No i taka jest hipoteza na to wszystko. Bo są pewne dowody na wytłumaczenie tego zjawiska i takim pierwszym dowodem na wytłumaczenie tego zjawiska, tej hipotezy, potwierdzeniem właściwie, jest kwestia przepływów i odpływów, które się dzieją dokładnie wtedy, kiedy Księżyc jest na tej samej osi, co Słońce i Ziemia. Kiedy te wszystkie trzy planety stają dokładnie na tej samej osi, na Ziemi dzieje się przypływ. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy Księżyc staje równo na tej samej linii, co Słońce i Ziemia. I jeszcze na dodatek staje za Ziemią, także Ziemia po prostu zasłania jakiekolwiek promienie słoneczne, które docierają do Księżyca. W tym momencie jakby cały taki układ binarny, bo jesteśmy, okazuje się, z Księżycem sklejeni dokładnie, w jakiś dziwny sposób, przesuwa Ziemię. My się właściwie przesuwamy. Ziemia jakby zeskakuje ze swojej orbity. Bo Ziemia ma swoją orbitę jako planeta i Księżyc ją po prostu wybija regularnie zawsze z orbity. Także Ziemia zawsze wyskakuje ze swojej orbity. Gdyby być może nie wyskakiwała, nie wiem co by było, w ogóle być może to w ogóle życia by nie było na Ziemi. Kto to wie? To jest model, w którym nie ma czegoś takiego, że obiekty chodzą niezależnie od siebie na swoich własnych polach grawitacyjnych gdzieś tam w kosmosie. Nie, to wszystko jest ze sobą powiązane, że jak się jedno przesuwa, to razem z kosmosem, razem z Księżycem. No jest to takie bardzo intrygujące, że tak powiem, intrygujące. Ten cały cykl to jest dokładnie 28,5 dnia. Dokładnie to się nazywa miesiąc księżycowy. On jest tam doliczany, tam się dolicza zawsze pół dnia i tak dalej, i tak dalej. Efekt, słuchajcie, ja czasami o tym wspominam. Jest w ogóle cała audycja poświęcona, bo tu nie chcę nikogo zanudzać, w ogóle cytując te wszystkie matematyczne ciągi, te wszystkie liczby, które się powtarzają. Czasami to robię, słuchajcie. Jest kilka hiperprzestrzeni, w których to robię i w których te wszystkie ciągi opowiadam. Także zapraszam do cofania się czasami do archiwum. Ja tak dzisiaj będę starał się mało tych wszystkich technicznych rzeczach mówić, żeby nie zarzucać was po prostu jakimiś takimi numerkami, bo to też nie o to chodzi. To chodzi bardziej o koncept, o ideę, która stoi za tym. Bo to jest ta idea, która mówi, że po prostu nie ma prawa, żeby jakakolwiek kometa ciapnęła po prostu w Ziemię. To jest pierwsza rzecz, ponieważ chroni nas po prostu taki system grawitacyjny, złożony system grawitacyjny, który powoduje, że każda kometa, każdy ten obiekt kosmiczny, który leci, tak naprawdę leci po swojej trajektorii i to jest troszeczkę taka dziura w żelu, że tak powiem. To troszeczkę jakbyśmy sobie wyobrazili całą rzeczywistość, która jest dookoła nas, jako po prostu żel. I w tym żelu robi się specjalny otwór na trajektorię, na jakiś obiekt. I on się robi z powodów elektrograwitacyjnych prawdopodobnie. Przynajmniej tak mówi teoria, którą też potwierdzają owi szaleni Indianie, szaleni naukowcy i wszyscy szaleni ludzie na świecie. No nie potwierdzają to oczywiście poważni naukowcy. Poważny świat nauki jest zajęty atomizacją, a nie szukaniem zależności, które są niewidoczne. Bo to ciągle mówimy o czymś, co jest w sposób kompletnie niewidoczny. Jakiś taki abstrakt, że na przykład Ziemia z Księżycem się przesuwa, ponieważ gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, w kosmosie jest niewidoczna planeta, która być może jest czarna i w ogóle niewidoczna dla nas, która się przesuwa z drugą planetą wzdłuż i wszerz i ten ruch powoduje, że Ziemia się automatycznie przesuwa, bo to wszystko ma na siebie wpływ, bo to wszystko jest ściśnięte przez coś z zewnątrz. I my nie wiemy, co właściwie tak naprawdę to ściska, bo siła tego ściskania jest tak potężna, że jak wysyłamy na przykład orbity w kosmos, po to, żeby w ogóle dowiedzieć się, co jest w ogóle poza naszym Układem Słonecznym. Na przykład okazuje się, tak jak się ostatnio okazało z tą słynną satelitą, że przecież zwolniła.
i teraz powoli opuszcza nasz układ słoneczny i cały czas zwalnia. I nikt nie wie, jak to w ogóle wytłumaczyć, bo taki klasyczny model fizyczny mówi, że grawitacja jest siłą przyciągającą, czyli jeżeli na przykład jakikolwiek obiekt ucieknie z orbity planety, automatycznie powinien coraz szybciej lecieć, powinien przyspieszać. Im dalej w kosmos, im mniej zobowiązań w stosunku do własnego systemu grawitacyjnego, tym większa prędkość. A tu się okazuje, że im dalej w kosmos, tym prędkość zwalnia, czyli tym większy docisk z zewnątrz. Może to jest powód, dla którego nie potrafimy się, tak powiem, przeskoczyć. No to też jest inna historia, bo jakby wracając do takiego, może takiego chyba, takiego koru tematu, to może słuchajcie, zanim wrócę do koru tematu, to ja może puszczę jakąś muzyczkę, żeby się nie robiło tak ciężko i tak naukowo z tym wszystkim. Ja to chcę tak w miarę zgrabnie wytłumaczyć. Nie wiem, czy mi się to w ogóle uda. Bo takie tematy, które strasznie ciężko zgrabnie wytłumaczyć, jak mi się wydaje. Ale można. Słuchajcie, spróbujmy. Po prostu inne podejście do świata nauki. Może odpowiedź na to pytanie, gdzie jest clue, jak w ogóle spojrzeć na świat, jest zupełnie gdzie indziej i może po prostu próba jakiegokolwiek rozszyfrowywania świata według takich standardowych norm współczesnej fizyki jest po prostu skazana kompletnie na porażkę, bo jest po prostu operowaniem na czymś, co w ogóle jest z drugiej strony. Może. Także dzisiaj opowiadam o tym, co mówią Indianie, nie tylko o tym, co jest z tej drugiej strony. Co może być potencjalnie z drugiej strony. Mam nadzieję, że nie zamotam, słuchajcie. Z drugiej strony. To ja może muzyczkę puszczę po prostu, żeby nie motać. No, bo oczywiście słuchacie jak nic. Radia na fali, proszę Państwa, jak nic. I oczywiście audycji Hiperprzestrzeń. To już podcastu zależy kto, gdzie i kiedy go słucha. Retransmitowanego w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy Radia na fali, Radia Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich obecnych na czacie Radia na fali. Gdzie też tam kątem oka zaglądam, ale to jak zwykle, bo to ja nie wierzę w multitasking, także tak słabo zaglądam. Podczas utworków zaglądam, podczas muzyczki zaglądam. Dokładnie. Dobra, to wracam w zasadzie do całej historii, bo troszkę takie tłumaczenie jakby z drugiej strony. Chociaż wcale nie, bo się okazuje, że na... No właśnie, co się okazuje, słuchajcie? Okazuje się, że wszystko realnie skacze, że... Bo tak jeszcze wrzucę jeden dodatkowy fakt, że nie, że ta Ziemia jeszcze oprócz tego tak jest jak... No nie jest okrągła, słuchajcie. Raz jest, że tak powiem... Raz ją coś ściska, raz ją rozciąga. Dokładnie. Rozmiar Ziemi też się zmienia w zależności od momentu, w którym jest na swojej orbicie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się realnie zmienia non-stop. I nikt właściwie nie wie za bardzo, o co chodzi. Byli ci przestrzeni naukowcy i tak dalej. I tutaj jest po prostu niesamowity ślad, właśnie, na który właściwie chyba powinienem w ogóle od tego zacząć przede wszystkim, chyba nie od tych wszystkich opowieści o Indianach. O tym trzecim, o obsesji Tesli z magicznym trzecim polem w ogóle. I kilku innych ludzi, którzy mówili, że poza tym, że jest sytuacja elektryczna, że jest sytuacja grawitacyjna, znaczy magnetyczna, bo grawitacja to jest efekt magnetyzmu, to jest jeszcze trzecia rzecz, która jest związana bardzo mocno z fotonami. Nie jest to światło de facto, jakie widzimy, nie chodzi o to po prostu światło słoneczne, chociaż to też poniekąd, ale chodzi o plazmę, o tą trzecią tajemniczą moc. I co to w praktyce oznacza, słuchajcie? Oznacza to w praktyce to, że jeżeli coś się lata po swojej własnej orbicie i nie chce z niej w ogóle wyskoczyć, a siły są dwie, to musi być coś tam jeszcze, bo widać, że ta orbita ma lekkie takie stuknięcie i wahnięcie na przykład, tak jak orbita Księżyca wokół Ziemi, która jest odchylona od swojej, od płaszczyzny, na której się znajduje razem Ziemia ze Słońcem, o jakieś 5,14 stopnia. Tak zwyczajnie jest po prostu odchylona. Ziemia jest odchylona w ogóle od płaszczyzny jakieś, zdaje się, 25 do 2 stopni, do 23 do 4, bo to też jest takie, to nie jest żadna stała, to jest po prostu ruch w lewo, troszkę w prawo, troszkę w lewo, troszkę w prawo, się odchyla, przechyla, odchyla, tak przez 24 godziny na dobę, cały czas po prostu kawałek skały lecący przez kosmos, razem z całą resztą. Nawet nie mamy po prostu stałej orbity tak naprawdę, orbita jest po prostu pulsacyjna, znaczy pulsacyjna w sensie doskakujemy i odskakujemy do Słońca. Doskakujemy i odskakujemy od Słońca. Taki model grawitacyjny oparty na trzech polach, bo jeżeli coś odskakuje, to gdzieś musi być pustka, gdzieś musi brakować jakiegoś czegoś, prawda? Bo gdyby były tylko dwa pola, to by wszystko chodziło, stało w tym samym miejscu, nic by się nie ruszyło. A tu się okazuje, że jest w tym wszystkim dynamika, czyli musi być coś trzeciego, coś wprowadza zamieszanie całe.
No i to jest ta tajemnica tak zwanego trzeciego pola. Współczesna nauka, taka bardzo konserwatywnie, żeby, że tak powiem, nie narobić sobie w stylu w dzisiejszych czasach, bo wiadomo, że słowo eter jest już niemodne i kilka innych słów używanych 200 lat temu też jest kompletnie niemodne. No to nie pasuje do modelu biznesowego, strategicznego i do przede wszystkim modelu teologicznego. No wiadomo, że w czasach, w których wszystko, w których Bóg, w którego wszyscy mają wierzyć, ma być jednością, jest unifikacja zła, unifikacja dobra, jakieś takie po prostu poplątanie z pomieszaniem, a tu trzy pola i nic nie jest stałe, to jak to w ogóle, to słuchajcie, to nie jest, to się nie godzi z teologią, która aktualnie panuje, taka jest prawda. Chociażby kwestia tego słynnego eksperymentu ze szczelinami. Tak zwany eksperyment kwantowy, że jak się wystrzeliwuje fotony przez jedną szczelinę, to generalnie robi się efekt fali, prawda, z drugiej strony. A jak się wystrzeliwuje przez dwie szczeliny, to ten efekt fali się w ogóle powiększa, jak się przyci. No jest tam niesamowita historia w ogóle dookoła tego. No i nikt nie jest w stanie tego eksperymentu poprawnie wytłumaczyć. No poza oczywiście tym jedynym modelem oczywiście działającym, no ale oczywiście nauka jakby udaje, że tego modelu nie ma, także dalej oficjalne wytłumaczenie, dlaczego na przykład światło załamuje się tak, a nie inaczej, jest... No nie ma oficjalnie takiego wytłumaczenia, jest to po prostu uznawane za anomalię. Po prostu nie ma trzeciego pola, słuchajcie, nie ma trzeciego pola, nauka stwierdziła razem z Albertem Einsteinem, że czegoś takiego nie ma, w tym modelu po prostu nie występuje coś takiego i tyle. A to jest, słuchajcie, ta tajemnicza siła, o której mawiano, że która występuje według tego całego pola, czyli wracając do naszych szalonych Indian, czy jakoś tak, że mówili, że świat ma swoją konstrukcję i jest czymś w rodzaju, my byśmy powiedzieli czymś w rodzaju takiej żelki dużej, takiego żelu, my wszyscy w tym żelu się poruszamy. I generalnie ma to swoją konstrukcję, po prostu no musi mieć, no bo tajemnicza siła wewnątrz pola musi się, po prostu porusza się po tym polu, prawda? I to, co my widzimy, to jest efekt poruszania się tej tajemniczej siły po polu. To jest cała ta historia z magnesami, proszę Państwa. Z magnesami. Jeżeli ktoś widział prezentację na przykład Fundacji Keshe, gdzie pan Keshe trzyma dwa magnesy w ręku i o co chodzi, o co on zawsze dotyka temat i mówi, że tak świat jest zbudowany. I tutaj ma rację. I tutaj ma rację. Bo o czym mówi pan Keshe? Mówi o dosłownie o tajemniczej siły wewnątrz pola magnesu. To jest coś, o czym my po prostu zapomnieliśmy. Ponieważ chodzi o mierzenie tego pola i w ogóle kształt magnesu. Jeżeli się przyjrzycie na te wszystkie wynalazki XIX-XVIII wieczne, zobaczycie, jak te cewki, pierwsze cewki były konstruowane. Jeżeli się przyjrzycie na samą robotę Tesli, czyli XIX-XX wiek, jakie różne pomysły na to wszystko. Walter Russell, znany, wielki, legendarny Walter Russell, sam wymyślił swój kształt cewki. No jest taka historia, jest cewka, rodzina aktualnie... To już mówiłem, czym jest cewka. To jest po prostu kawałek drutu owinięty dookoła konkretnego kształtu. Jak tam się puści prąd, to tego prądu jest po prostu więcej. Tadam! Taka historia. Tak jakby ktoś nie widział, co to jest cewka po prostu. Kawałek drutu dookoła czegoś owinięty. No i się okazuje, że jest kilka niesamowitych kształtów i co jakiś czas ktoś wpada na pomysł jakiegoś niesamowitego kształtu, że jak zawinie drut dookoła, to się okazuje, że na przykład w środku tego urządzenia znika pole grawitacyjne albo występują jakieś anomalie, dzieją się jakieś dziwne rzeczy. No i co się okazuje? Co się okazuje? Okazuje się, że w środku magnesu, czyli w środku czegoś, co właściwie można nazwać skrupą tej całej sytuacji, jest coś, co jest bardzo dziwną, tą tajemniczą ową trzecim polem, które normalnie się nazywa plazma. Słuchajcie, to istnieje wszędzie dookoła nas, to jest po prostu w ogóle niewidoczny proces. To nie jest tak, że plazmę widać. To są tylko sytuacje, w których po prostu plazmę widać, ona się manifestuje. To jest wtedy, kiedy zapalamy zapalniczkę, wtedy kiedy puszczamy iskrę o wysokim natężeniu, o niskim i tak dalej, co wszystkie te historie. Natomiast normalnie jest, plazma jest po prostu, wszystko jest plazmą, nasza skóra jest plazmą, wszystko dookoła jest coś dziwnego, proszę Państwa, coś dziwnego. I ta plazma, proszę ja Was, jest czymś, no można powiedzieć, takim, taką lepką troszkę substancją i ona zawsze propaguje po czymś, co jest jej wygodniej po prostu i tyle, no. Ja to może nie będę opisywał tak dokładnie plazmy, tej historii z plazmą, bo to w ogóle musiałbym chyba siąść i zrobić osobną audycję, żeby w ogóle zająć się opowieścią na temat plazmy. Jest to w ogóle intrygująca rzecz. Jest to coś dziwnego. I to zjawisko, które cały czas istnieje dookoła nas i zmienia swój stan skupienia po prostu. Wystarczy podgrzać trochę powietrze i nagle w powietrzu pojawi się plazma. To jest właśnie płomień, który widzimy. I to jest też to, co się dzieje w naszym mózgu, w szyszynce generalnie. Plazma. Robi się bardzo dziwne zjawisko. To jest ta trzecia tajemnicza siła.
Jeżeli zrobicie magnes, który ma okrągły kształt i ma dziurkę w środku, to pole grawitacyjne w środku magnesu jest inne i na zewnątrz jest inne. Jest pole, w którym magnes na przykład odpycha rzeczy, i jest pole, w którym przyciąga. Kształtują się same z siebie pierścienie dookoła magnesu. Nie trzeba, nie każdy magnes i nie zawsze w każdym momencie przyciąga. Jakby struktura tego wszystkiego jest bardzo dynamiczna i naprawdę bardzo intrygująco wygląda. Okazuje się, że właściwie współczesna nauka, ta mainstreamowa, jedyne czego nie zrobiła, to po prostu nigdy nie zadała sobie trudu zmierzenia siły w środku cewki, zmierzenia sobie siły w środku magnesu i się okazuje, że tam w środku występuje ta niesamowita siła. I że całe te genialne wynalazki, te genialne pomysły tych wszystkich szanownych naukowców polegają na budowaniu warunków po to, żeby ta tajemnicza trzecia siła zaistniała po prostu w środku. Że po prostu nie da się zrobić czegoś jak wielki magnes i to będzie w środku, no bo to nie zadziała. To po prostu musi być puste miejsce i magnesy muszą być bardziej dookoła, żeby to stworzyć po prostu gdzieś tam w środku. No, w ten sposób. A najlepiej jak jeszcze kawałek gazu i prądu przez to przepuścić. No i nagle mamy takie urządzenie, które na przykład wymyślił Keshe, tudzież urządzenie zimnej fuzji. Tak zwyczajnie po prostu się propaguje, rozchodzi się to wszystko. To jest słynny, tak jak z eksperymentem kwantowym, słuchajcie, się okazuje, że ta siatka propagacji jest po prostu wszędzie, tylko wszystko zależy od wielkości impulsu, który przesyłamy. Właśnie od wielkości impulsu, bo to jest ciekawa historia, bo ta tajemnicza siła wewnątrz, słuchajcie, ma swoją własną niesamowitą rolę. To jest ta siła, o której i Tesla, i Keshe, i wielu innych, i Wilhelm Reich, i Walter Russell, i wszystkie te legendy, łącznie, bo to właściwie i Maxwell, i o tym wspominał, i Faraday, że jest coś, co klei to wszystko do kupy, jest coś, co właściwie coś, co ma o wiele... Jeżeli wyobrazimy sobie, że każda z tych mocy, że każda rzecz ma trzy rodzaje mocy i każda z tych mocy zajmuje fizycznie jakiś tam kawałek miejsca, to ta trzecia z tych mocy, ta, która jest zawsze w środku niewidoczna, ukryta, osłonięta, jakby odgrodzona troszkę od świata, tak jak Ziemia jest odgrodzona na przykład swoją jonosferą, która ma inny ładunek elektryczny niż Ziemia. To jest troszkę dokładnie ten sam model. Można powiedzieć elektromagnetograwitacyjny, plazmowo-grawitacyjny. I ta trzecia siła, moi drodzy, dokładnie zajmuje najwięcej przestrzeni, bo ona zajmuje dokładnie równowartość tych dwóch pozostałych. Znaczy to, co wszystkie trzy razem. One nie mają takiej siły jak ona. Ona z kolei jakby, to jest trochę niewidoczny klej, który powoduje, że wszystko się trzyma kupy. I jak na ironię się okazuje, że to nie jest też klej w postaci na przykład jakiejś kwantowej, fraktalnej siatki. Nic z tych rzeczy, absolutnie. To jest po prostu coś, tylko i wyłącznie skleja do kupy tą energię. Ona jest sama w sobie dynamiczna. Siatka, po której to zasuwa, czyli to, co mówią Indianie, to, co mówił Tesla, to, co mówił Wilhelm Reich, to, co mówił Victor Schauberger, hidrobuce swoje worteksy, wszystko propaguje po fali eteru. Wszystko ma jakąś tam swoją konstrukcję. Właściwie oni nazywali wszystko eterem w tamtych czasach. Tajemnica tak zwanego trzeciego pola, bo zawsze było schowane w środku. To jest trochę tak, jak patrzymy na magnes i z zewnątrz ten magnes odpycha wszystko, absolutnie wszystko, ale gdybyśmy się dorwali, przeskoczyli tą warstwę, w której magnes wszystko odpycha, to tam jest taka malutka, minimalna warstwa, w której panuje coś w rodzaju grawitacyjnej próżni. Cokolwiek tam umieścimy, zachowuje się jak... No po prostu stoi w miejscu. Można w ten sposób przełamać jakąkolwiek możliwą grawitację. To jest takie zjawisko lewitacji w tym miejscu, dokładnie. To jest, jeżeli ktoś z Was widział na przykład takie zabawki, są takie zabawki, na przykład elektryczny globusik na takiej podstawce i globusik sobie wisi w powietrzu nad tą podstawką, no więc bateryjka, która to zasila i tak dalej. W globusiku jest magnesik, a w podstawce jest elektromagnes, który oczywiście powoduje, że ta Ziemia się unosi dokładnie w tym samym miejscu i dokładnie o tym samym zjawisku mowa, moi drodzy, dokładnie o tym samym zjawisku. Że można użyć magnesów naprzemiennie, że tak powiem, tworząc takie blokujące się pole. I w tym miejscu, kiedy pole się blokuje nawzajem, to jest to, co w swoich rysunkach rysował Walter Russell. Nie wiem, czy mi się uda, bo to co innego mówi w radio, co innego zobaczyć rysunek. Ale generalnie jest takie miejsce, że jak te pole się blokują nawzajem, to właśnie wtedy to jest to magiczne miejsce, w którym się pojawia to trzecie. Tam mieszka trzecie pole, słuchajcie. Tam mieszka to magiczne trzecie pole. To w ogóle jest mistyczne zjawisko, bo to jest słynny podział na trzy, że istota natury rzeczy jest zawsze trzy, prawda? To jest coś, co towarzyszy nam od czasów, właściwie jeszcze nie widzieliśmy, że to się w ogóle Egipt nazywa, kiedy budowano piramidy. To jest coś, co towarzyszy od czasów Göbekli Tepe, od czasów najstarszych budynków w Ameryce Południowej. Właściwie
ciągle ten podział trójkowy. To jest ta słynna obsesja Tesli, który kiedy brał sztuczce do ręki podczas jakiegokolwiek posiłku, słuchajcie, miał cały komplet ściereczek, bo sobie zawsze zamawiał i sztuczce wycierał każdy trzykrotnie po prostu, trzykrotnie. Musiał rozładować trzy razy, wszystkie rodzaje mocy musiał rozładować. Oczywiście uchodził za świra w tamtych czasach, no ale tak jak mówiłem na początku, żyjemy w czasach, w których czasami racjonalne rozwiązania no, są uważane czasami za wariactwo. A rzeczy, które są kompletnym wariactwem, czyli wysadzanie na przykład bomb atomowych albo budowanie reaktorów jądrowych, jest uważane za przejaw inteligencji, logiki, pragmatyzmu i przyszłościowego myślenia i postępu w ogóle cywilizacyjnego, prawda? Fenomen. Też tak rozgadałem, to ja może muzyczkę puszczę, bo tak gadam. A tym razem jak zwykle jestem po prostu przygotowany. Ja lecę dalej z tą historią, mam nadzieję, że teraz wszystko się poukłada i te wszystkie informacje zaczną się składać do kupy, bo jak zwykle to rozsypuję na początku, a później składam, na to wygląda. Ponieważ to wszystko jest na jednej kartce, wszystko mógłbym kiedyś normalnie jak człowiek po polsku powiedzieć od początku do końca, bajkę może jakoś wymyślić. Może pewnego dnia, słuchajcie, pewnego dnia. A właśnie, bo tak a propos w ogóle co pewnego dnia, bo zapomniałem, ale już w połowie jestem, słuchajcie, zapraszam za tydzień do hiperprzestrzeni, bo będzie gość, Kuba Babicki, także będzie bardzo ciekawie, będzie bardzo ciekawie, niesamowita osobowość, także słuchajcie, zapraszam w przyszłym tygodniu gość, tadam. No właśnie, ja wracam do tematu tajemniczej trzeciej siły, słuchajcie, wewnątrz. No i słuchajcie, kolejna fenomenalna historia. Niby oczywiście takie trywialne bardzo rzeczy, o których każdy wie, o których każdy słyszał tysiące razy, o których każdy czytał miliony razy, o których każdy rozmawiał już, nie wiem, biliony razy, tryliony, gazyliony razy. Kwestia tego, że mamy przeczucia, mamy pewne wizje, na przykład mamy pewne wizje, pewne rzeczy, pomysły nas przychodzą podczas tych tak zwanych iluminacji, nie wiem, wizji, nie wiem jak to nazwać. Jest kilka różnych pomysłów. Realnie wiemy o co chodzi, nazwijmy to wizje po prostu. Wizje. No ale właśnie czym są fizycznie wizje, bo tak łatwo spekulować, tak bardzo troszkę ezoterycznie opowiadać, być bardzo, że tak powiem, taki w oparach po prostu, już zniknąć w tej mgle się, rozpuścić prawie. Ale to nie o to chodzi, słuchajcie, jeżeli spojrzymy na to od punktu widzenia czysto technicznego, takiego po prostu śrubokręt, młotek, obcęgi, to chodzi o dokładnie moment, w którym występuje w naszej głowie dokładnie to samo zjawisko elektromagnetyczne pomiędzy magnetytem, tymi kryształkami, które mamy w szyszynce. Powstaje dokładnie takie samo zjawisko, które istnieje na powierzchni Słońca, czyli kiedy odpalimy świeczkę, zapalniczkę. Wtedy się manifestuje ta trzecia siła. Jak się pojawi w snach, to Tesla o tym często mówił, że właśnie mam w snach wizję, generalnie jak zrobić urządzenie, bo to jest dosyć proste, on po prostu widzi, działa to, obejmuje to swoim umysłem. Obejmuje to. Obejmujesz to, ziom? Obejmujesz to? Dokładnie. To są te historie, o których wam mówiłem ostatnio, o tym, jak się budowali antenę po to, żeby przesłać sygnał, bo się okazało, że można transmitować sygnał przez Ziemię i nie trzeba używać wysokich częstotliwości, których się używa teraz do transmisji sygnału komórkowego, tylko można wysyłać, po prostu naturalnie sprasować razem z częstotliwością Ziemi, że jest to w ogóle nieszkodliwe i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ma to jeden problem, że nikt nie może podsłuchiwać tego sygnału, bo jak człowiek już zadzwoni, zwania się z odbiorcą, to się automatycznie jakby zestraja taka jedna, pojedyncza, unikatowa fala, na której nikt nie może zagłuszyć, nikt nie może jej podsłuchać i tak dalej, i tak dalej. Takie też rozwiązanie trochę jakby nie w dzisiejszych czasach, gdzie no ale jest taka grupa ludzi, która generalnie trzyma pistolety w rękach i ma zabawę, jakąś bardzo ekstrawagancką zabawę. Nie wierzą w to, że świat ma swoją konstrukcję. Nie wierzą w to, co mówią Indianie. Absolutnie w to nie wierzą. Nic z tych rzeczy. Żadnej trzeciej magicznej siły. Inna sprawa, że właśnie doskonale, że słuchajcie, że te wszystkie korporacje, te wszystkie, przynajmniej te, które produkują energię, doskonale o tym wiedzą, no bo jest to związane z czysto no, naukową sprawą. Taką bardzo powiedziałbym, też taka kolejna sprawa typu młotek i obcęgi, że to nie jest nic metafizycznego, tylko po prostu zmierzalne. Że się okazuje, że jak sygnał jest na przykład sinusoida, że jak się robi prąd albo jakikolwiek sygnał nadaje w przestrzeni, który jak się go mierzy na tym urządzeniu, to jest sinusoidą, jest falowy. Jeżeli się nałoży dwa takie sygnały na siebie w odpowiednim interwale, czyli w takiej przesunie troszeczkę względem siebie, tak jakby się troszkę nałożyło dwie kartki na siebie, się troszkę przesuwało, to
to automatycznie powstaje energia, powstaje to dziwne pole pomiędzy. Słuchajcie, jeżeli macie dwa bardzo płaskie metalowe przedmioty, mogą być dwie płyty CD, chyba powinny wystarczyć, ale takie naprawdę dwie bardzo płaskie, to się nazywa prawo Casimira. Najlepiej jest, jakbyście mieli pełne obiekty bez żadnych otworów w środku. Jeżeli będziecie opuszczali jeden na drugi, to zawsze będzie taka sytuacja, jeżeli będzie próbował uciec i zawsze będzie się próbował gdzieś tam schować w boku, a nigdy równo nie upadnie, nigdy nie upadnie w ten sposób. To jest właśnie ta niesamowita energia, słuchajcie, nikt o tym nie chce mówić tak normalnie, nie wiem, w szkole albo w telewizji, albo jakoś tak, ale to można sobie ten eksperyment w domu zrobić i to wcale nie trzeba mieć ani magnesów, ani nic, to po prostu sama grawitacja robi, że pokazuje, jak działa to prawo, po prostu rozładowywania, że energia nie jest na przykład taka w sensie pulsacyjna, taka cyfrowo pulsacyjna typu 0,1, 0,1, 0,1, tylko naturalna energia jest tak skonstruowana, że jest procesem, że jest po prostu falą. Ludzie, słuchajcie, w Azji nie mają z tym problemu, bo cała mentalność, w ogóle filozofia ludzi w Azji, tego jak wychowują swoich dzieci, tego jak patrzą na świat, jest taka falowa. To nie jest impulsowe, że raz strzeli, wybuchnie i sprawa załatwiona, tylko on po prostu będzie falowo. Jest proces, jest zaangażowany w proces i tak dalej, i tak dalej. Tak jak rosną rośliny, nic nie wybucha natychmiast na ziemi, nic się takiego nie pojawia. I to jest jakby taka istota też związana z tą tajemniczą trzecią mocą plazmy, że ona się też manifestuje tylko wtedy, kiedy właściwie świat stwarza jej warunki, czyli jest taki bardzo analogowy, można powiedzieć. No, ludzki mózg i właściwie środek ludzkiego mózgu, czyli szyszynka, jest idealnym miejscem na to, żeby się wydarzyła taka sytuacja, więc jest po prostu w 100% organiczny. Także ta fala nie ma nawet od czego się odbić, żeby była taka przycięta, że tak powiem, że ona jest albo zero, znaczy ona nigdy tak naprawdę nie jest zero, że ona jest albo na przykład 2, albo 1, albo 3, albo 1. Bo ta taka skacząca fala, to my to nazywamy zero, ale w naturze nigdy nie ma zero, to jest ten fenomen. To jest to, co mówili owi starożytni Indianie, moi drodzy. Mówili, że właśnie świat ma swoją konstrukcję i że świat po prostu jest i że produkując coś, dlaczego oni chcieli właśnie produkować, bo to jest w ogóle bardzo intrygująca kwestia. Indianie twierdzą, że produkują coś, budują coś, zabieramy energię ze świata dookoła. Wyobraźmy sobie, że żyjemy w takim wielkim żelu i teraz budując coś musimy ściągnąć tą energię, teraz z tego żelu lepimy te wszystkie przedmioty. No jak zabieramy tą energię i lepimy te wszystkie metale, lepimy te wszystkie stopy, lepimy te urządzenia, lepimy to wszystko do kupy, tych urządzeń przybywa dookoła, tych zmywarek, pralek z suszarkami, tych wszystkich telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, wszystkiego tego przybywa. No to zaczyna tego brakować dookoła w nas. No i natura próbuje się, że tak powiem, wyrównać, a jako że my jesteśmy, jak twierdzą Indianie, na najniższym poziomie energetycznym wśród wszystkich istot żywych na tej planecie, taka jest prawda, to automatycznie cała ta energia, którą my zabierzemy ze świata, jest z nas bezpośrednio wysysana i stąd są te właśnie dziwne choroby, stąd są no dokładnie rak na przykład, który jest bardzo dziwną chorobą, która właściwie nie jest chorobą de facto, to jest coś zupełnie, coś co przeczy w ogóle modelowi choroby, to jest po prostu organizm, który żyje w nas, jakby coś co nas przerasta, to jest coś co transformuje w inny rodzaj energii, można powiedzieć. To jest to, czego się boją Indianie, żeby właśnie nic nie kleić z tego świata, bo jak za dużo weźmiemy i ukleimy, to ten świat przyjdzie, zapuka do drzwi i powie, no dobra, zwrócił drzwi, tak, pokleiłeś tej gliny, a teraz ja poproszę teraz zwrot tego materiału, bo muszę sobie wyrównać, bo tak, zawsze trzeba oddać. To jest ta tajemnica na przykład, dla której w ogóle, wiecie dlaczego na przykład złoto dla wszystkich starożytnych kultur ma tak gigantyczną wartość? Złoto, nie dlatego, że jest, że na przykład się nie utlenia, chociaż to jest efekt jakby, przyczyna tego wszystkiego, według tej teologii, można by powiedzieć, tej filozofii. Złoto ma swoją wartość dlatego, że ta energia, która jest dookoła nas, która robi w ogóle świat, w którym żyjemy, tą całą planetę i wszystko to, z czego jesteśmy, idealnie propaguje przez metale takie jak złoto i srebro. Ona jest niezakłócona i cokolwiek się lepi ze złota, cokolwiek się lepi ze srebra, to po prostu nie zakłóca natury świata. Dlatego na przykład wszelkie rytualne przedmioty były robione zawsze ze złota, żeby nie, no i srebra też, żeby nie zakłócić właśnie charakteru tego żelu, żeby nie zabrać, nie wyciągnąć tego żelu za dużo, żeby nie próbować takiej dziury. Indianie twierdzą, że teraz w naszej cywilizacji jest troszkę tak, że
że zrobiliśmy świat, który wygląda, gdyśmy mieli takie okulary, które pokazują tą całą materię, tą niewidoczną materię, tą niewidoczną plazmę dookoła, to jest, żyjemy w takim szwajcarskim serze aktualnie. No i codziennie, że tak powiem, dowalamy się do tego, żeby ten szwajcarski ser miał coraz więcej dziury, był coraz bardziej szlachetny. Przy czym właśnie jak wylądujemy w takiej dziurze, to wtedy organizm jest wysysany też z energii, bo nasz organizm znajduje się w tej dziurze, a my jesteśmy częścią tego ekosystemu. Także to dlatego Indianie mówią, że jesteśmy szaleni i że ten pomysł na cywilizację, że na przykład sobie, że będziemy mieli takie zmywarki na przykład, które będą tak niszczyły naczynia, że sami nie pozmywamy, że musimy mieć takie, po prostu musimy mieć taki wypas po prostu do wszystkiego. Taką zabawę rzeczywistością, że musimy sobie tworzyć przedmioty do każdej czynności, którą w ogóle wykonujemy, na która nam wpadnie do głowy. Zauważyliście, że człowiek się różni tym właściwie chyba od zwierząt, że to jest jedna oczywiście z wielu różnic prawdopodobnie, ale różni się tym, że na przykład materializujemy każdą naszą zachciankę, jeżeli wpadniemy na pomysł, że chociażby słuchajcie, alkohole. Każdy alkohol ma swoją własną osobną szklankę. To jest fenomen kulturowy. To jest trochę tak jak na przykład każdy typ jedzenia, nie mówię o rodzaju jedzenia, o tym, że zupy nie podajemy na płaskim talerzu, bo to oczywiście jasna sprawa, ale mamy osobne typy naczyń kuchennych do każdego typu. Jest taka zabawa w tym wszystkim, prawda? Jest taka nieprzeciętna fetyszyzacja naszej roli, która ma się odcisnąć na tym świecie. To jest taki fenomen troszeczkę. To jest ta kultura, w której dorastamy. Ta kultura jakby bardzo proponuje nam taki model. Wszyscy dorastamy. Część z nas czasami nawet czuje się mesjaszami w takiej kulturze, bo to jest na przykład taka kultura, która mówi o tym, że gdzieś był jakiś mesjasz i tak dalej, gdzie wszystko jest takie, ups, wybucha, pojawia się jest eksplozja w implozji i tak dalej, a tu nie ma czegoś takiego właściwie. Wszystkie sytuacje, które zauważamy, to co najwyżej obiekt zmieniający swoje położenie. Czasami troszeczkę jak między tymi magnesami, się okazuje, że kulka nagle się pojawia w tym polu, w którym jest coś jak brak jakiejkolwiek właściwości magnetyczno-grawitacyjnej, czyli metalowej kulki pomiędzy magnesami nic nie przyciąga, wisi sobie po prostu w powietrzu i wystarczy, że ją wybijemy troszkę mocno w lewo, ona z impetem odleci i zrobi dziurę w ścianie, ponieważ kiedy wrzucimy ją w inne pole magnetyczne, które znajduje się pomiędzy już magnesami obok, to pole ją tak ściśnie, że ją wyrzuci z tego z niesamowitą prędkością, tam będzie taka energia i to wszystko jest obok siebie i nic nie wybucha, nie ma żadnej eksplozji, nie ma tak jak w reaktorze jądrowym, że trzeba jeden pręd radioaktywnego materiału włożyć w drugi, trzeba to wszystko odpalić, kontrolować. Nie, absolutnie, to się po prostu dzieje nawet z zwykłym magnesem i lodówką, taki zwyczajny, po prostu elementarny proces, który jest dookoła. Swego czasu, chyba mówiłem na tym, NASA zachodziła w głowę, bo jak policzyli model planetarny, grawitacyjny, to się okazało, że żadna planeta nie powinna być w tym miejscu, w którym jest. Bo w ogóle nie ma czegoś takiego jak grawitacja po prostu w tym układzie, a Słońce... I nic nie kręci się dookoła Słońca. To też nie okazało się, że nie jesteśmy układem heliocentrycznym, bo nawet Słońce kręci się dookoła pewnego punktu, który znajduje się troszeczkę, jakby jest taki przesunięty. Gdzieś tam obok się znajduje. I nikt właściwie nie. Można to porównać troszkę, że jedziemy w pociągu, który jedzie takim wężykiem, ale takim idealnym wężykiem, można tak powiedzieć. Albo tylko, że oprócz tego, że jedzie w poziomie wężykiem, to jeszcze wężykiem w górę i w dół. Można... Jakby ciężka perspektywa do szukania stałej. Ciężka. Jest kilka punktów, które są czymś w rodzaju stałej. Można powiedzieć, że staramy się zorientować mniej więcej, że ta forma energii, którą jesteśmy gdzieś, ma jakiś tam swój wektor nadany i gdzieś zmierza od punktu A do punktu B na tej swojej fali. Nie wiemy co dalej, nie wiemy. Jest kilka teorii na ten temat. Słuchajcie, to ja może włączę po prostu muzyczkę. Ja tu włączę muzyczkę. Przypominam, że słuchajcie, jak najbardziej Radio na Fali. Ja sobie oczywiście spekuluję. Jakby ktoś chciał spekulować ze mną, to proszę bardzo, radionafali.com na Skype'ie. Jak najbardziej. Bo to się okazuje, ja tak jeszcze zagadam, zanim po prostu puszczę muzyczkę, bo to się okazuje, taka fenomenalna historia wychodzi na jaw, że wszelkie te opowieści o duchach, wszelkie te niesamowite opowieści, które ludzie, którzy na przykład wierzą w niewidzialnych przyjaciół, jakby bez urazy tych wierzących w Jezusa i jego oponentów, wszystkich. Ja też jak byłem dzieckiem, miałem niewidzialnych przyjaciół, mam ich dalej, ale mam ich więcej niż jednego, także więcej niż dwóch. Pozdrawiam każdego, kto ma. I swoich niewidzialnych przyjaciół też pozdrawiam. Ale oprócz takiego szaleństwa niewidzialnych przyjaciół, to te rzeczy są jakby pomierzalne. Istnieją modele matematyczne, modele fizyczne, które można sobie zrobić na chociażby w postaci, nie wiem, kilku magnesów po prostu na lodówce i sprawdzić, jak to się zachowuje dookoła. To nie jest taki problem. Tu się okazuje, że wszystkie te historie właśnie, to najbardziej, można powiedzieć, ezoteryczne, dzikie opowieści,
idealnie się schodzą, z czymś, co się powoli wyłania gdzieś tam z okowów bardzo awangardowej, aldegrandowej jeszcze fizyki, czyli kwestii związanych z plazmą, bo to właściwie coś bardzo nowatorskiego aktualnie. To w ogóle musiało jeszcze odczekać swoje lata, żeby ktoś wymyślił nazwę, która będzie pasowała, żeby nie było znowu, że ktoś będzie mówił o orgonie. Żeby nie było wstydu, prawda? Ja może muzyczkę po prostu, wygonić te złe duchy. No bo oczywiście słuchacie Radio na Fali, Hiperprzestrzeni, jak najbardziej. Ja mam imię Tomek, a audycja jest retransmitowana w Radio Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy i z Radia na Fali, i z Radia Paranormalium, i z wielu innych miejsc. I tych, którzy słuchają tego jako podcastu, pozdrawiam bardzo serdecznie. I tych, którzy właśnie siedzą na południu Chin, pozdrawiam was. Miłej pogody, miłego dnia w ogóle życzę, bo tam, słuchajcie, tam jest teraz, powinna być 8 rano prawie, jakoś tak, no w pół do 8 rano. No. Miłego śniadania, smacznego do śniadania, proszę państwa. Dobra, wracam, słuchajcie, do tematu, bo temat jest bardzo szeroki, jakby zatacza wiele rzeczy, ja tylko dzisiaj go tak kroję po prostu po kawałku, tak żeby się, że tak powiem, nie rozsypać na mnogość wątków, bo to jest tak kompleksowe, słuchajcie, tak kompleksowe, że sam jestem pod wrażeniem po prostu, nie wiem, czy mi życia starczy na po prostu ogarnięcie, jak kompleksowe to jest. No to, słuchajcie, w ogóle z tą kwestią plazmy, tego, że tej plazmy ubywa wtedy, kiedy jej się do produkcji czegokolwiek bierze, to o czym mówiłem, to o czym twierdzą Indianie. O co chodzi z tą wolną energią? O co z tym chodzi? To jest taki fenomen, który się pojawia bardzo często przy tych urządzeniach. Jeżeli są takie naprawdę prawdziwe urządzenia, które produkują to zjawisko plazmy bez spalania czegokolwiek, produkują to w naturalny sposób, czyli, że tak powiem, nie niszcząc niczego dookoła, to się okazuje, że w dziwny sposób następuje takie zjawisko dookoła, że ludzie jakby zdrowieją. To jest taki fenomen, często odnotowywany dookoła właśnie tych wszystkich dziwnych wynalazków free energy. One często mają takie zastosowanie dodatkowo medyczne i ludzie, którzy je wymyślają, często no, generalnie sami ich używają do tego, żeby się po prostu leczyć. Ten rezonans, który się rozchodzi po tej siatce, to trzecie magiczne pole energetyczne, które jakby przewodzi to wszystko, się okazuje, że dużo tych urządzeń właśnie, które oprócz tego, że produkują energię w jakiś sposób, czy produkują na przykład z wody, jeżeli produkują z wody, to się okazuje, że ta woda jest nieprzeciętnie zdrowa i to są rzeczy jeszcze sięgające czasów greckich, gdzie budowano specjalne kształty tych akweduktów, żeby ta woda nabierała tych właściwości, chociażby wracając do geniusza przełomu wieków XIX i XX wieku Wiktora Schauergera, który robił te wszystkie worteksy, te wszystkie swoje eksperymenty z wodą. Automatycznie w ogóle zaaplikowanie takiej siły, tudzież puszczenie po prostu jakiejkolwiek w materii, w taką sytuację, gdzie ma kontakt z taką plazmą, gdzie w ogóle powstaje taka sytuacja, powoduje, że materia wraca do takiego swojego pierwotnego, bardzo zdrowego poziomu. No my jesteśmy organiczną strukturą węgla, jak wszystko na tej planecie, także jeżeli cokolwiek dookoła nas wraca do tej pierwotnej, naturalnej struktury, no to automatycznie nasz organizm też wraca do naturalnej, pierwotnej struktury, tak po prostu bez żadnego ale. I to jest ten fenomen, który się dzieje dookoła, przynajmniej przy urządzeniach plazmowych. Inna sprawa, że plazma jest już dzisiaj wykorzystywana przy leczeniu ludzi i to wcale nie jest żadne tajemnicze zjawisko. Kto ma plombę w zębie, ten dokładnie wie. Przecież to się światłem uświetla, no, utwardza te plomby. No to co to jest, jak nie plazma? Przecież tam nie ma żadnej reakcji chemicznej, prawda? Ilość fotonów po prostu odbijają tak, że coś tam się dzieje i nagle... No właśnie, co się dzieje, słuchajcie, jest na to wytłumaczenie, jest na to bardzo taka, no bardzo stara teoria, teraz wraca powoli do łas, no jest to związane właśnie z plazmą. No i ta teoria mówi o tym, że ta cząsteczka plazmy, można by tak powiedzieć, jest to, co my nazywamy na przykład fotonem, czyli tą najmniejszą świecącą cząsteczką, jakbyśmy rozbili, to jest tylko jedna widoczna część, bo oprócz tego taki ładunek fotonu ma drugi niewidoczny ładunek, który prezentuje dokładnie taką samą ilość energii, tylko że niewidoczny już dla nas. I tu muszę wrócić do tego eksperymentu kwantowego, z którym konserwatywna nauka ma taki gigantyczny problem, żeby go wytłumaczyć. Już wam tłumaczę, o co chodzi, bo zjawisko jest dokładnie takie samo jak załamanie się koloru na jakiejkolwiek krawędzi obiektu. Jeżeli ktoś robi zdjęcia na przykład, to jest taka bardzo popularna, charakterystyczna rzecz, że dookoła bardzo kontrastowych obiektów zawsze są jakieś obramówki kolorowe. Wystarczy przymknąć oko, to wszyscy znają. Pryzmat. Jak ktoś ma pryzmat, no to jasna sprawa, wiadomo, o co chodzi. Takie dosyć oczywiste rzeczy. Jako dziecko bawiłem się pryzmatem, słuchajcie, obsesyjnie. Także miałem taki pryzmacik. Fajne tęcze. Bardzo fascynujące urządzenie.
Ale wracając do tej całej, do eksperymentu kwantowego, słuchajcie, okazuje się, że bardzo istotna jest grubość szczeliny. Okazuje się, że jakby falowość, która jest podczas wystrzeliwania takich fotonów poprzez jedną szczelinę na drugą kartkę papieru, która gdzieś tam jest odsunięta, i kiedy się wystrzeliwuje przed jedną szczelinę, otrzymuje się po prostu jeden taki stały punkt, po prostu odzwierciedlenie tego, jakby wszystkie, jakby światło było cząsteczkami. Natomiast jeżeli się zrobi dwie dziury i się puści fotony, światło przez te dwie dziury, to nagle się okazuje, że światło nie jest falami, nie otrzymuje się dwóch znaczków na papierze, tak jak odpowiednika tych dwóch dziur, tylko otrzymuje się coś w rodzaju takiej fali, która się rozchodzi, takiej interferencji, cała kartka jest po prostu upaćkana, tak można by powiedzieć. Się okazuje, że wystarczy po prostu odsunąć troszeczkę to źródło od papieru i kartka dalej jest upaćkana. I się okazuje, że chodzi o wielkość. Wielkość, tak jak Indianie mówią, my nie widzimy tego, z czego wyciągamy tą energię. Nie widzimy, jak robimy ten szwajcarski sen. My tylko widzimy ten foton w środku. Jak ten foton przemyka przez tą dziurkę, tam się wydaje, że on przemknął na przykład środkiem, że on się tam zmieścił. A on jest taką dużą strukturą. My nie widzimy. To jest taki potężny bąbel i ten bąbel zahacza swoją krawędzią zawsze o krawędź tej szpary. I zawsze jak zahaczę o krawędź, to jest tak jakby, no tak jak ktoś z was zahaczy jadąc samochodem o drzewo, no nie, to go zawija do środka. To jest ten efekt interferencji podczas tego eksperymentu kwantowego. Dokładnie stąd się bierze. Że te cząsteczki, te fotony są po prostu większe niż nam się wydaje. My po prostu nie widzimy tej brakującej energii, dlatego otrzymujemy falę interferencji wtedy, kiedy właściwie cały czas ją otrzymujemy, dokładnie. Bo to się po prostu rozłazi, słuchajcie, bo to się po prostu rozłazi w taki sposób, w jaki tylko może. Jeżeli to się zakłóci gdzieś tam po drodze, to sobie się odbije od tej krawędzi, se pomknie dalej, no i wtedy jest fala, prawda? Tajemnicza trzecia energia, trzecie pole, którego nie widać. Widzimy tylko efekty działania tego trzeciego pola. To troszeczkę tak jak z dużą rybą, która przypłynęła gdzieś tam dawno za horyzontem, a do nas właśnie dopiero dotarła fala do niej i my się tak zastanawiamy nad falą. Współczesna nauka na przykład zastanawia się nad naturą fali, a ja polecam, zastanówmy się nad rybą, słuchajcie. Zostawmy falę, wiemy, że jest, wiemy, że będzie kolejna. Teraz jest pytanie, skąd się biorą te fale? Czy tych fal nie robi przypadkiem ta gigantyczna ryba, która gdzieś tam płynie albo przypłynęła 1000 lat temu? Kto to wie? Słuchajcie, może brzmi to jak szaleństwo, bo brzmi to jak szaleństwo, jeżeli ktoś się bardzo mocno przywiązał niczym bohaterzy Odysei greckiej do masztu podczas spotkania z syrenami, po prostu żeby nie porwały syreny, do współczesnej nauki, jak to się tak przywiązał po prostu i zatkał sobie uszy, to dobrze się przywiązał. Ale może być tak, że może być zupełnie w drugą stronę, bo to naprawdę pomimo tego, jak to brzmi, jak do tego podchodzimy, to są to jedyne działające modele, które są w stanie opisać budowę wszechświata, budowę życia na Ziemi itd. itd. Są, na przykład w ogóle plazma jest jedynym zjawiskiem, w którym jesteśmy w stanie zeskalować dokładnie te same procesy, które zachodzą, kiedy bierzemy duży teleskop i patrzymy gdzieś na odległe galaktyki. Dokładnie to samo mamy w środku urządzenia, które generuje plazmę. To jest jedyna historia, gdzie tak naprawdę model w skali mini, jedyny sprawdzalny model. Wszystkie inne teorie, łącznie z teorią Einsteina, są tylko i wyłącznie czystymi teoriami, które nie mają żadnego działającego, funkcjonującego modelu, nawet teoretycznego w ogóle do działania. Tam wszystkie są oparte na zmiennych. A tu mamy do czynienia z modelem, który działa i to takim modelem, który można sobie zbudować. Na przykład Keshe zbudował takie urządzenie. Tesla dokładnie wykorzystał to pole, dokładnie to robił na swojej scenie, pokazywał właśnie plazmę w taki sposób. Niesamowita historia, prawda? My po prostu nie wiemy, co jest za zakrętem. To jest taki rezonans po tej siatce. No a też właśnie kolejna rzecz, słuchajcie, no bo to jest ta pozytywna historia z leczeniem i tak dalej. Tych wibracji w ogóle, te wibracje, słuchajcie, to w ogóle ma swoją nazwę. I ta nazwa istnieje od prawie 200 lat, nazywa się wibracje sympatyczne. Taki wynalazca z Ameryki wymyślił. Taka bardzo stara historia. Kiedyś mówiłem, jest jedna chyba odcinek hiperprzestrzeni temu poświęcony. Także zapraszam do grzmerania w archiwum, no ale wracając, zostawiając, znaczy nazywało to wibrację sympatyczną, ponieważ właśnie leczyła, miała takie błogosławiące działanie na ludzi, po prostu wszystko wracało do normy. Coś bardzo intrygującego. I dokładnie to samo zjawisko występuje, ten sam model występuje przy reaktorach jądrowych i przy zjawiskach termonuklearnych, tudzież radioaktywnych wszystkich historiach, bo jest to dokładnie ten sam model, który opisuje rzeczywistość, to się nic za bardzo nie zmienia, tylko że mamy do czynienia z pierwiastkami jakby z drugiej strony tabeli.
No i teraz co robią te pierwiastki? Te pierwiastki generują przez to, że leżą przy sobie gigantyczną ilość, po prostu rozładowują wszystko i robią gigantyczną ilość po prostu swojego tego pola energetycznego, które jest radioaktywne, które jest czymś troszkę innym. To nie jest to trzecie pole Tesli. To jest też plazma, ale ona ma inne właściwości. Znaczy, to jest dalej. Tylko, że takie właściwości właśnie robi dziury. Robi ten szwajcarski ser. No i ilekroć budujemy, robimy w ogóle jakiś reaktor jądrowy, ilekroć spalamy cokolwiek właśnie taką plazmą, to nie jest naturalny proces transformacji materii w ogóle energii na tej planecie. To w ogóle twierdzą Indianie też. To jest wymuszone. No i przez to, że to jest wymuszone, to pochłania gigantyczne ilości energii z zewnątrz, tej właśnie niewidocznej energii z zewnątrz. No i przez to, co się wydostaje na zewnątrz, no bo automatycznie występuje zjawisko takie same jak przy fotonie, że widzimy tylko kawałek tej cząsteczki, a oprócz tego ta cząsteczka ma coś dookoła, wielką bańkę. Wielką, spektakularną bańkę, niewidoczną bańkę, taką potężną bańkę, potężną. Ciężko oszacować, bo właśnie nie mamy nic do mierzenia takich rzeczy. No i ta bańka ma fatalne właściwości, bardzo toksyczne dla nas, ponieważ ona ciągle zasysa energię, ponieważ ta plazma jest ciągle utrzymywana, ciągle z czegoś musi się wydobywać, ciągle musi się, że tak powiem, podładowywać. No i ten bąbel się rozrasta, wysysając energię ze wszystkich innych rzeczy. No i to ma wpływ na nasz organizm. To jest ten powód, dla którego na przykład ludzie przy reaktorach jądrowych po prostu umierają. Dlaczego substancje radioaktywne są szkodliwe przede wszystkim dla każdego żywego organizmu? Ponieważ wyciągają tą, że tak powiem, energię. Oprócz tego dodatkowo powstaje zjawisko radiacji bardzo wysokiej częstotliwości, które powoduje, że właściwie ta wibracja jest kompletnie obok i nasze DNA się po prostu rozpada. Tak najzwyczajniej w świecie. Bardzo nieelegancka sprawa, bardzo nieelegancka, proszę Państwa, bardzo. A ten interwał właściwy, żeby DNA się nie rozpadało, jest właśnie przy tej wolnej energii, która wykorzystuje tą naturalną plazmę. Ale musi wykorzystać plazmę, naturalne zjawisko plazmy. To nie wystarczy taki zwykły silnik Bediniego. Znaczy, to też może być, tylko że on ma bardzo mało moc. To musi być coś, żeby ta plazma miała gdzieś się manifestować. Wszystkie tego typu historie. To dlatego chyba wszyscy ci wynalazcy, prawda? Pamiętacie te historie z aresztowaniem tych wynalazków, z tym, że na to wszystko łapę zawsze kładzie jakiś koncern albo jakiś rząd, żeby to wszystko nie publikować tego, żeby nikt nie mógł komercyjnie dostosować, żeby nie można było wprowadzić na masową skalę, że każdy co najwyżej może sobie sam wyprodukować, ale to też jest dosyć ciężkie czasami w produkcji, także... No właśnie, no właśnie. Rezonans, proszę Państwa. I to jest... Zajrzałem taki swój własny przykład, który bardzo lubię wykorzystywać. No niektórzy z moich znajomych pewno już słyszeli. Pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy słuchają. Że z tą całą implozją, którą my generujemy, z tym, że nie potrafimy płynnie przejść z jednego stanu do drugiego, tylko ciągle jakoś wybijamy się przez to ciągle w górę, w dół, w górę, w dół i to tak ciągle chaotycznie. Problem jest z tym, że jakby w ogóle źródłem pozyskiwania energii, bo na przykład kwestia na przykład naszego samopoczucia zależy też od świata, w którym funkcjonujemy. Ja mam taką swoją teorię, znaczy nie jest to do końca tylko i wyłącznie moja teoria, bo generalnie mówi o tym, że jeżeli korzystamy na przykład z silników spalinowych, czyli siedzimy na urządzeniu, które co chwilę wybucha, no bo to jest kontrolowany wybuch, no to generalnie fala tego wybuchu dociera do nas. To nie jest tak, że on jest izolowany, na przykład ten wybuch w silniku samochodowym. Już chyba raz mówiłem, ktoś dokonał kiedyś mierzenia, jak się okazuje, podczas wybuchu w silniku samochodowym, kiedy jest ta eksplozja, kiedy doładowuje te tłoki, kiedy ta para bucha, ruch się wszystko, ten tłok w lewo i prawo i to działa i bucha. No właśnie, jak to się wszystko dzieje, to się nie zmienia w ogóle, ani grama ciśnienia w ogóle nie skacze w tym układzie, czyli jakby nie ma... Wiemy, że jest fala uderzeniowa, bo jest wybuch, jest wszystko, tylko nie widzimy żadnej fali. Ta fala, którą my normalnie widzimy, to jest z reguły ciśnienie. To nazywamy, to jest po prostu inny rodzaj fali, ale to też jest fala. A tu się okazuje, że coś wybucha i nie widzimy tego, czyli, ale wiemy, że jest, bo ten impuls jest, on jest rejestrowalny, on się rejestruje troszkę jako fala od fali, jako cień troszkę go widać w inny sposób. To jest też jego efekt. Wiemy, że ma po prostu zawsze dwa stany, bo wszystko ma dwa stany, ale tego nie widzimy. To jest taka niewidoczna siła, która nie wpływa być może na... Nie wiem, na stopy metali, ale genialnie wpływa na wszelkie ludzkie, w ogóle na wszelkie żywe organizmy. Dlatego przemywanie na przykład właśnie zbyt długo w mechanicznych urządzeniach jest takie niezdrowe i toksyczne i człowiek się nie najlepiej czuje po takich historiach. Chociażby dlatego, że to jest tak, jakby się iść na wybuchu i ciągle człowiek jest ładowany tą energią implozji. A każda cząsteczka tej implozji, która się rozładowuje tam w środku i próbuje się wyrównać z otoczeniem, ma dookoła taką gigantyczną kulkę energii, kulkę, w której zasysa właściwie tą energię z całego świata dookoła, o czym mówili Indianie.
No i ta kulka przechodzi przez nas. To jest troszkę tak, jakby każdy wybuch nas prześwietlał takim delikatnym rentgenem. No jest taka teoria, że ja ją absolutnie podzielam, że część naszej nerwowości, impulsowości, tego, że troszkę nie radzimy sobie ze światem dookoła, że szukamy rozwiązań nie tam, gdzie one są, tylko szukamy w ogóle zupełnie z dupy strony, za przeproszeniem. I w ogóle współczesna nauka w ogóle obraziła się na świat. Współczesna nauka obraziła się na to, że człowiek jest formą węgla. To jest taki fenomen też. Wszyscy jakieś takie zabawy molekularne i tak dalej, a nikt nie chce na przykład zastanowić się, co się dzieje w ogóle z prądem elektrycznym, co się dzieje z polem grawitacyjnym. Taki prosty eksperyment, słuchajcie, weźcie dwie miedziane płytki, takie duże płytki, podłączcie do prądu elektrycznego, postawcie sobie świecę pomiędzy. Odpalcie tą świecę, niech ona się popali chwilę, zdmuchnijcie świecę, niech będzie sam dym, puśćcie po prostu kawałek dymu pomiędzy tymi metalowymi miedzianymi płytami. No i teraz podłączcie płyty do bardzo niskiego woltażu. Zobaczcie, co się dzieje z niebem. I słuchajcie, tego nie widać normalnie. Tego po prostu nie widać w kosmosie. Nikt tych mocy nie widzi. To jakbyście wpuścili dym w kosmos, to dopiero, dym się dziwnie zachowuje w tym miejscu. Może tam coś być. Ale to spójrzmy na chmury. Chmury się zachowują dziwnie. Może coś tam być, prawda? Wszędzie jest pełno energii, której absolutnie nie widzimy. To jest ta tajemnicza siła wewnątrz pola, na którym jest to wszystko zbudowane. I cała umiejętność polega na tym, żeby właściwie ją wykorzystać. Nic więcej. Absolutnie. Żeby tylko znaleźć właściwy interwał. Bo wiemy, że wszystko się odbywa na zasadzie interwałów. Czyli jest jakieś przesilenie tej siły, że to się wszystko mija, przechodzi i idzie do następnego cyklu. Przechodzi i kolejny cykl. Przechodzi i kolejny cykl. Widzimy to wszystko dookoła. Tak jak Ziemia zawsze znajduje się w tym samym ułożeniu w stosunku do Słońca, przynajmniej raz na jakiś czas razem z Księżycem. Wszystko względem siebie ma jakiś taki moment. Może nie jest to moment stały dla wszystkiego. Zresztą co to znaczy stały? Ale generalnie wszystko się zeruje względem siebie. Zawsze jest jakiś taki moment, gdzie dwa obiekty, które wiecznie latają dookoła siebie, są zawsze w tej samej sytuacji. Może się zdarzać raz na 26 milionów lat, raz na 26 tysięcy lat, raz na 26 dni, raz na... Ale zawsze jest taki moment. Jest coś takiego, prawda? I to jest coś, co można porównać do rezonansu w siatce. Starożytni mówili o tym, że to jest muzyka sfer. No bo jak przyjmiemy na przykład taki rezonans, wszystkie planety dookoła, zaczniemy liczyć, ile razy się obrócą dookoła Ziemi i tak dalej, weźmiemy ten najdłuższy kawałek czasu i zrobimy z tego na przykład strunę. Wybudujemy fortepian, który będzie miał jedną strunę. Dokładnie. Albo kontrabas z jedną stroną. Dokładnie. Zbudujemy kontrabas z jedną stroną. I rozmiar struny będzie tam, będzie po prostu proporcją wielkości, jakby długości całego. To przyjmiemy za na przykład takie 100%, że to jest cały taki, wszystkie planety robimy, ze wszystkimi planetami robimy obrót dookoła Słońca. Przynajmniej tego punktu dookoła, tam, które się znajduje obok Słońca. Znaczy, wszyscy razem ze Słońcem robimy obrót dookoła tego punktu. No i to jest nasze 100%, prawda? No i teraz sprawdzamy po kolei, czyli najdalsza planeta od centrum tego, którego się kręcimy. No i liczymy procentowo krótsze, że tak powiem, obroty dookoła tego centrum galaktyki, naszego Układu Słonecznego, przepraszam bardzo. No i tak sobie liczymy procentowo. No i kiedy naniesiemy te procenty na strunę i dokładnie w tym miejscu ustawimy sobie metalowe progi i zaczniemy sobie dotykać i będziemy sobie grali, to wyjdzie nam po prostu muzyczka. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I czy jakoś tak. To jest ten średniowieczny strój harmoniczny. Jest dokładnie na tym oparty. To się nazywa muzyka sfer, bo generalnie pomysł na to, żeby tą strunę wystroić w tym miejscu i żeby tam w ogóle coś musi zabrzmieć, po prostu przyszło z wyliczeń z gwiazd, że po prostu wtedy gwiazdy wchodzą w te swoje, wszystkie przechodzą, że tak powiem, przez ten wspólny punkt i tam musi coś być. I to jest ten interwał. I cała taka wiedza Indian, generalnie głównie z tych starożytnych, to co kompletnie zignorowaliśmy w ciągu ostatniego 1000 lat, od momentu, kiedy pojawił się pomysł na monoteistyczne religie, czyli właściwie 200 lat przed urodzeniem tak zwanego Chrystusa, to dokładnie 200 lat przed tym zostało wszystko zmanipulowane. Przynajmniej tak to wygląda. No były chyba próby robione wcześniej, ale wygląda to, że 200 lat przed tą sławetną datą zmanipulowano wszystko, wymyślono monoteistyczne religie, wymyślono wszystkiego jak takie dziwne podziały, jakiś jednolitych bogów, jakieś takie no, dziwne sytuacje, bardzo takie niedziałający model. Słuchajcie, wymyślono model teoretyczny, który nigdy nie znalazł żadnego odpowiednika w rzeczywistości dookoła. Po to, żeby zastąpić, żeby użyć tam, zmanipulować, pokręcić i tak dalej, żeby tam przypasować tyle, ile się da. Po to, żeby właśnie, po co? No to jest ciekawa rzecz, to jest ciekawa rzecz. Ja tam nie wiem, słuchajcie, po co, ale wygląda na to, że czas takiej, że tak powiem, głupoty chyba być może mija troszeczkę. Trochę mija. Jednak cykle dają o sobie znać. Dają sobie znać. Teraz Ziemia wchodzi w kolejny
jakby cała, nie wiem, cała chyba właściwie nasza, nasz system słoneczny wchodzi w kolejny moment obrotowy. I to taki troszkę inny niż wcześniej. Znaczy, zawsze jesteśmy co jeść tam tysięcy lat w tym samym miejscu. No, ale no. Troszkę nasza kultura jest zmontowana w ten sposób, że jak sobie coś planujemy, to na przykład planujemy, że coś się odbędzie w sobotę albo w czwartek, albo coś po prostu będzie. Dla nas jest ten czwartek. Natomiast taki sposób życia procesem mówi, że bardziej zróbmy coś wtedy, kiedy czujemy, że jest czwartek i że jest okej, i że możemy to zrobić. To jest troszkę jakby inne podejście. Jakby szukanie bardziej fali, żeby uniknąć tego impulsowego skoku, tego rozładowywania energii, bo ta rozładowana energia gdzieś się będzie musiała wyrównać, a jako, że my jesteśmy bateryjkami w tym świecie, takimi energetycznymi, wszelkie żywe istoty w ogóle, a my szczególnie, bo my jesteśmy po prostu najniżej na tej drabinie po prostu. No to generalnie będzie z nas zawsze brało. Także budując świat, w którym dużo się produkuje i produkuje się bardzo dużo złej, że tak powiem, energii. Energii, która rozładowuje cały ten świat, o którym mówią właśnie owi Indianie. No możemy wpaść w bardzo poważne tarapaty. Chociażby na przykład kwestie tego, że pogoda się będzie po prostu stabilizowała i się będzie stabilizowała tak bardzo radykalnie, no bo mama natura zawsze wraca do cykli, mama natura żyje w cyklach i tam się nie za bardzo przejmuje tym, że ktoś się do tych cyklów nie dostosowuje. To już jego problem bardziej niż mamy natury. To jest troszeczkę jak nasz problem aktualny z geometrią i architekturą, że żyjemy w czasach po prostu kompletnego faszyzmu architektonicznego i na przykład trzeba być kwalifikowanym, wyedukowanym architektem, żeby wybudować dom, a praktycznie wszystkie domy są toksyczne, bo wszystkie domy są generalnie budowane na ramach kanciastych. A człowiek nie jest kanciasty z natury. To normalne jest to, że jak człowiek wybuduje coś kanciastego, w którym będzie mieszkał, a kanciasty nie jest, to gdzieś będzie ten konflikt, gdzieś ta fala się odbije, nałoży na siebie i no nie jest to jakby... No może postać się jakieś nieprzyjemne rozładowanie. Gdyby człowiek miał być z natury kanciasty, to byłby kanciasty po prostu, zwyczajnie. Lepiej po prostu czasami może nie tracić czasu i nie zastanawiać się na to, jak kanciasta fala, jak kanciasty róg wpłynie na zachowanie się fali, tylko po prostu obejrzeć się na siebie i na świat dookoła i tak po prostu zwyczajnie stwierdzić, że jak nie jestem kanciasty, to kanciasty będzie mniej pasowało. Chociażby takie proste po prostu rozwiązanie. To jest związane z tą tajemniczą siłą wewnątrz. Tesla miał takie podejście, że twierdził, że największy problem polega na tym, że wszyscy to wiedzą, tylko nikt nie chce słuchać po prostu tego tajemniczego głosu, który teoretycznie wie wszystko. To jest ta cała historia z podłączaniem się do tego systemu, w którym ta informacja jest transmitowana, prawda? Słynne historie o śmierci klinicznej, że ludzie wchodzą w śmierć kliniczną, wracają z niej, to zmienia ich życie, że w ogóle takie doświadczenie realnie śmierci swojego własnego, doczesnego życia powoduje zmianę, transformację swojej własnej osobowości, wszelkie historie na ten temat. Wszyscy ci wielonacy, słuchajcie, dokładnie o tym samym mówili. To nie jest... Łącznie z naszym ulubionym Teslą, który mówił, że ma przekazy po prostu łącznie z przekazami od kosmitów. Produkcja DMT w głowie, słuchajcie. Nagle coś się dzieje. Nie, miałem jeszcze dodatkowo teorię, że ta informacja w ogóle jest zakodowana w sygnale, w ogóle, który jest dookoła i że jakby nasz problem z tego, że nie używamy tego sinusoidalnego sygnału, tylko że jakby ciągle na siłę po prostu kopiemy się z koniem i ciągle jest ten taki impulsacyjny po prostu skokowy sygnał, to jest to, że ciągle jakby jesteśmy obok tej fali, a ta informacja jest na tej fali, że to nie jest informacja, którą my mamy gdzieś tam, że ona to jest informacja, która jest gdzieś tam już mieszka. My tylko mamy ją, mamy po prostu umożliwić transmisję do siebie, że ta transmisja absolutnie nie odbywa się po tej, że tak powiem, skaczącej częstotliwości, tylko po tej sinusoidalnej. I trzeba się zestroić z tym i właśnie nic specjalnego nie trzeba robić. Nie trzeba budować żadnych specjalnych wynalazków, wystarczy się dostroić do niej i tam jest cała informacja po prostu. Rośliny to mają, mi się tak wydaje. To jest, ja to za Terence'em McKenna powtarzam, że jakby była obca cywilizacja i obca cywilizacja chciałaby... że tak powiem, przekazać na informację, to informacja zostałaby zakodowana w roślinie, której po prostu nie sposób zaorać i nie sposób zniszczyć, czyli grzyby, bo jest to najstarsza, najbardziej wytrzymała roślina na świecie. Po prostu tego... Pierw były grzyby. Cokolwiek było na tym świecie, to po prostu były grzyby. No i tam jest zakodowana informacja, słuchajcie. Gdzieś, znaczy to jest ta antena, która ściąga te informacje do nas i tą informację przekazuje dalej, prawda? Na przykład. I to jest ta transmisja tego systemu po prostu.
że jak człowiek, i to są wizje, że to na przykład wzmaga. To wzmaga, że nagle to DMT, szyszynka, cokolwiek tam jest, wszystko zaczyna nagle pracować, zaczyna być ten kawałek tej pozytywnej plazmy, która zaczyna się doładowywać i doładować świat dookoła nas, przez co jednocześnie nas uzdrawia, prawdopodobnie. Zmienia świat dookoła nas i daje nam nową percepcję na rzeczywistość, nowe pomysły i dzięki temu mamy właśnie takie pomysły, może jak właśnie niejaki Keshe, niejaki Tesla i wielu, wielu innych z Wilhelmem Reichem, Straubergerem i całą tą masą genialnych wynalazców, którzy po prostu opanowali sztukę tej pozyskiwania po prostu energii z tej tajemniczej trzeciej nieznanej siły, która występuje w środku tych wszystkich sił, dlatego jest niewidoczna. To jest troszeczkę tak jak piłka w środku piłki. My zawsze widzimy piłkę z zewnątrz. To jest tak jak słońce. My widzimy tylko słońce z zewnątrz, a nie widzimy tego, co jest w środku. A tam może być pusto. Prawda? Prawda? Intrygujące. Świat plazmy. Tak to nazwaliśmy dzisiaj, tak? Ja myślę, że nazwa Ether jeszcze wróci swego czasu, bo Ether nie jest do końca tym samym, co plazma. No ale to tak czy siak sobie się wraca. Bo to nie chodzisz o nazwy, Misza, o właśnie o takie przepychanki. Grunt, żeby po prostu wrócił ten pomysł, bo jak się okazuje, w ogóle każdy działający silnik takiej zimnej fuzji, silnik, w którym jest pozyskiwana plazma w taki sposób, powoduje, że w ogóle życie na tej planecie jest lepsze. Jeżeli ktokolwiek może uratować tą planetę przed tym, że się wyładuje, przynajmniej w tym modelu, o którym mówią właśnie Indianie, o którym mówili owi starożytni i tak dalej, no to jest to jedyne lekarstwo, które jest w stanie naładować, że tak powiem, te dziury w ziemi, które powstały poprzez te reaktory jądrowe, poprzez silniki spalinowe, poprzez wszystkie te szalone pomysły polegające na tym, że wydaje nam się, że jesteśmy takim optymalnym po prostu rozwiązaniem dla tej planety. A my jesteśmy tylko sensorem. Indianie ładnie to nazywają, we are the shapers, czyli my kształtujemy rzeczywistość, mamy możliwość kształtowania. Dokładnie. A w ogóle z tego nie korzystamy, tylko ciągle psujemy. Zamiast wziąć i wykorzystać to optymalne rozwiązanie, tą sinusoidę, nałożyć drugą i mieć to miejsce, gdzie ta energia nagle znika, pojawia się ta trzecia tajemnica moc, położyć tam dwa kable albo rurkę z wodą i nagle się okazuje, że grzeje nam wodę w nieskończoność, prądu w nieskończoność, wszystkiego w nieskończoność. Człowiek nie musi już wszystkim martwić. Dokładnie. Dokładnie. Taka historia. No ja myślę, że taki świat już czeka na nas, na przyszłym zakręcie, dokładnie. Ten rezonans już się zaczął. Taki mam pomysł, proszę Państwa, Także jeżeli ktoś z Was, słuchajcie, ma jakąś swoją własną refleksję na ten temat, no ja to jedyne, co to mogę przyklasnąć po prostu Indianom, że no wygląda na to, że świat ma swoją konstrukcję, bo gdzieś te dziury w tym serze muszą się robić. A jak są dziury, to musi być i ser, prawda? Gdzieś ten żel dookoła nas. Właśnie. No i ta fuzja w głowie, słuchajcie, wygląda na to, którą robimy, jest to pozytywną fuzją i jak zrobimy jej wystarczająco dużo, to też zmienimy świat dookoła siebie, bo zmieniamy polaryzację tej niewidocznej mocy. Być może to jest ta tajemnica. I ona jest, słuchajcie, bardzo fizyczna, bo nie jest to nic tak naprawdę bardzo tajemniczego, nic absolutnie ezoterycznego. Wszystko to jest zmierzalne urządzeniami. Niestety te urządzenia są bardzo drogie, bo są na przykład urządzenia, które mierzą coś takiego jak nanotesle, czyli takie jednostki zakrzywienia grawitacyjnego. I to też można zmierzyć, tylko że to są, po prostu nikt nie robi takich rzeczy. Nikt nie mierzy za bardzo tego, co się dzieje w środku magnesu. Wszyscy zawsze mierzymy magnes dookoła, prawda? Jak mamy magnes w ręku, nawet jak mamy z dziurką magnes, to z reguły mierzymy go dookoła, co przyciąga, ale co się dzieje w środku? Jest taki dziwny moment przeskoku w środku, prawda? I to jest to trzecie pole, które możemy mamy w każdym magnesie. Jeżeli mamy magnes z dziurką, to teraz przyłóżmy coś tam metalowego przez sam środek. On tak się dziwnie zachowa. To jest właśnie to trzecie pole. Jeżeli ktoś z Was nie rozumie, po co wynalazku Keshe w tej całej kulce, która jest w drugiej kulce, jest ta końcówka, która ma te dwa czy trzy magnesy na samym końcu, które wirują, to jest dokładnie ten element po to, żeby stworzyć ten kawałek plazmy. Ciekawa rzecz. Ciekawa. Ja to myślę i to nie tylko, no, powiem nawet, chyba jestem bardziej przekonany, że dokładnie tego wynalazku używali ludzie, którzy budowali piramidy stojące aktualnie w Egipcie. Wszyscy doskonale o tym wiemy, że nikt nie używał tam ani grama światła z żadnej palącej się pochodni, z żadnego palącego się oleju, ani z tych rzeczy. Kiedy odkrywcy weszli, pierwsi brytyjscy odkrywcy weszli do piramid, nie zauważyli śladów sadzy na żadnej ze ścian. A wszystko to jest pomalowane, no może nie w każdej piramidzie, ale generalnie w niektórych jest świetnie pomalowane,
Także wygląda to, że ta technologia była jeszcze w czasach, kiedy z powrotem, że tak powiem, odkryto piramidy, ponownie zaczęto tam robić graffiti. A też nie ma żadnych śladów oświetlania sobie w klasyczny sposób podczas budowy. Nie wiadomo, jak wtedy oświetlano budowę w środku te korytarze. Także taki fenomen. Wygląda na to, że plazma, słuchajcie, ta trzecia tajemnicza moc świata, ta zawarta trójka, której wszyscy dewoci religijni z reguły zawsze przypisują sobie swoim bogom, że to jestem ja i to jestem moja i moja trójka, to jest moja teologia. Nie, złociutki, to nie jest twoja teologia, to jest sposób, w jaki funkcjonuje świat dookoła. I to jest coś, co widać, kiedy spojrzymy na Ziemię, Księżyc. Nie wierzycie? Słuchajcie, dookoła Księżyca, żeby nie było, że jest taki myk. Jest jeszcze trzeci mały Księżyc. Ziemia ma trzy Księżyce. Jest taka małutki kawałek skały, która lata dookoła. Tak jest prawda, sprawdźcie sobie w internecie. Całkiem niedawno odkrycie. Znaczy, odkrycie jest dosyć stare, bo ta skała jest namierzana przez nas już od bardzo dawnego czasu, bo wiadomo, że lata i ciągle kursuje, bo trzeba pamiętać o tym, że się satelity lata w kosmos i żeby nie wyrżnąć się tą skałę. Ale mamy taki kolejny trójkowy model, prawda? Trójkowy model. Jest coś w tym, prawda? Cztery i trzy razem i tak dalej, i tak dalej. Wygląda na to, słuchajcie, że jesteśmy na trajektorii czegoś, co jest sterowane z kosmosu. Przynajmniej to o tym mówi ta teoria rezonansu troszeczkę i tego żelu. Nie wiemy, gdzie się kończy ta cała sprawa żelowa, jak duży jest ten żelik, w którym my siedzimy i co na niego do końca wpływa. Wiem, że coś wpływa. Coś naprawdę wpływa bardzo mocno, bo ustala praktycznie wszelkie orbity i działanie całego naszego układu planetarnego. Czyli musi być po prostu potężny. Ta moc musi być, no wręcz, to jest troszkę nie do wyobrażenia po prostu. To my jesteśmy gdzieś na razie na antypodach tego wszystkiego. W ogóle się nie spodziewamy chyba jeszcze tej potężnej mocy. No na razie to w ogóle nie zauważamy, że w ogóle jest jakiś rezonans, przynajmniej oficjalnie. Na razie wszystko to, co mówię, to troszkę brzmi jak takie herezje w dzisiejszych czasach, bo albo to religijne dewoty, albo naukowcy, co to wierzą w atom. A tu się okazuje, że trzecia tajemnicza energia. Zobaczymy, jak szybko się, że tak powiem, cywilizacja przeprowadzi do tej trzeciej energii. Tak? Czyli ja jestem dobrej myśli, liczę na to, że bardzo szybko się przeprowadzimy z aktualnego stanu, gdzie używamy tych dwóch rodzajów energii do tego trzeciego, który troszkę naprawi i poczujemy się troszkę lepiej. Już myślę, że jest to robione, już troszkę w toku jest w takich niezależnych laboratoriach, trochę dookoła na świecie. No trochę się nam system zablokował w ciągu ostatnich lat, to troszkę tak jakby się wszyscy rzucili do jednego wyjścia i wszyscy nagle utknęli w tym samym pokoju, chociaż wszyscy tak naprawdę chcą z tego pokoju uciec, tak wygląda trochę ta cywilizacja dookoła. No ale na szczęście jesteśmy już troszeczkę w punkcie wyjścia, także... No i to było tyle, proszę Państwa, na temat moich rozważań, na temat konstrukcji świata, na temat tego, że on musi mieć jakąś swoją konstrukcję i że jakaś tajemnicza siła wewnątrz tego pola, że jakieś tajemnicze pole i to wszystko powoduje, że to wszystko się kręci, słuchajcie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy punkt do rozważań. Myślę, że to jest bardzo trafne. Bardzo trafne. Słuchajcie, zapraszam do rozważania na ten temat. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakieś swoje własne teorie, rozważania, dzielcie się nimi. Świat jest po to, żeby się nimi dzielić. To radio szczególnie. Także wysyłajcie maile, odzywajcie się. www.radionafali.com. Zapraszam serdecznie. Zapraszam wszystkich do wspierania w ogóle radia i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom. Przypominam, że na hojnych sponsorów czekają prezenty. Absolutnie. I pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy są na czacie. Pozdrawiam też wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, które transmituje hiperprzestrzeń. No i zapraszam na za tydzień. Za tydzień gości. Gościa się wypytam troszeczkę o to, bo ja taki jestem obsesyjny. Ja to myślę, że jak... No nie może być tak, że człowiek, który rozumie świat, nie potrafi sobie zrobić maszyny, która mu zrobi potrzebną ilość ciepła. Jak człowiek medytuje, rozumie koncepcję samego siebie i wszystkie rzeczy dookoła, to musi, że tak powiem, umieć zbudować działający model. Przynajmniej taki model działający. Mówię maszynę, która coś koniecznie wyprodukuje, ale żeby wiedział, jak działa model. To jest takie bardzo istotne. Bo to jest coś, co trzyma jakby logikę. Powoduje, że dzięki temu jest to bardzo konkretna sprawa, bo są to moce, które działają na każdego z nas. I nie jest to żadne czary-mary, po prostu wszystko z laboratorium, proszę Państwa. Wszystko z laboratorium na temat magnesów i kawałka metalu i tego, jak to się wszystko zachowuje, kiedy jeszcze się wpuści do tego wszystkiego odrobinę gazu i potraktuje prądem elektrycznym. Jarzyniówkę ktoś ma w domu? No właśnie. To jest dokładnie to samo, co w jarzyniówce w środku. Niesamowite. Dobra, to tyle na dzisiaj, bo tak się już troszkę rozpędziłem. To tyle. Dziękuję jeszcze raz za słuchanie Hiperprzestrzeni i Radia na Fali.